Także bardzo miło, że dzisiaj jest w sumie bardzo dobra pogoda i już no, nie tak późno, już sporo osób jest, także no, bardzo mi miło. Pewnie uczestników już znacie, to znaczy Artur Kaźmierczak, Jan Dziekoński, Sławek Mutury. Ja tylko tak na wstępie chciałem przywitać i powiedzieć tym z Was, którzy nie wiedzą, a tym z Was, którzy już może wiedzą, przypomnieć, że jedną z atrakcji, powiedzmy, jeśli to tak można nazwać, którą koledzy przewidzieli tutaj dla grona tych osób, które jako pierwsze zainwestują w CFI Śląsk, że będzie losowanie i z piątką z Was, mam nadzieję, się spotkamy na kolacji. To będzie 5 września. Ja będę świeżo po powrocie z Grenlandii, także może nie tak opalony jak dzisiaj, ale za to pełen wrażeń, z którymi też oczywiście możemy się podzielić przy okazji dyskutowania na temat biznesu, na temat inwestowania, na temat Śląska. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Witam na dzisiejszym spotkaniu. Dziękuję za przybycie. No i mam nadzieję, że będziemy wspólnie inwestować i wspólnie cieszyć się stałymi dochodami dzięki inwestycjom w kamienice na Śląsku. Także to tyle z mojej strony. Oddaję głos kolegom. Dzięki, Sławek. Ja już znikam, żeby tutaj nie zabierać przestrzeni, bo jak widzicie, musieliśmy się trochę przesunąć. Także no, do zobaczenia w takim razie 5 września z częścią z Was, mam nadzieję. Hej, cześć. To ja witam ponownie. Nazywam się Artur Kaźmierczak, jestem prezesem zarządu z ulicy Efi Śląsk i razem z Jankiem poprowadzimy główną część dzisiejszej prezentacji. Postaramy się to tak zrobić, żeby dość szybko przejść przez prezentację, powiedzmy, zaznaczając główne aspekty. Ta prezentacja stanowi podsumowanie, może momentami troszkę rozwinięcie memorandum informacyjnego, z którym mam nadzieję, że większość z Was miała okazję się zapoznać. I potem będzie miejsce na Wasze pytania i odpowiedzi. Prosimy o to, żebyście przez cały czas zadawali pytania, nie wstrzymujcie na koniec. My nie obiecujemy, że będziemy odpowiadać na bieżąco, bo trochę ciężko jest jednocześnie prowadzić prezentację i odpowiadać na pytania, ale na pewno postaramy się na każde pytanie odpowiedzieć. Te pytania będziemy po prostu zbierać. Wy je też pewnie będziecie widzieć, przynajmniej ci z Was, którzy uczestniczą w webinarze, ci z Was, którzy są na żywo na Facebooku, mogą z tym mieć trochę kłopot, ale odpowiemy dla wszystkich na wszystkie pytania. Czyli pokrótce, bardzo krótko o nas. Gdybyście nie znali grupy Mzuri, jesteśmy największą firmą zarządzającą najmem i pomagającą inwestować w mieszkania na wynajem. W Polsce zarządzamy w tej chwili około 4000 mieszkań. Prawie 1/8 z tego, czyli niecałe 500 z tych mieszkań znajduje się w konurbacji śląskiej. Około 1/4 z tych mieszkań pomogliśmy kupić naszym inwestorom, w tym także już istniejącym spółkom CFI. Pewnie około 250 z tych mieszkań, które kupiliśmy, znajduje się na Śląsku. I zainwestowaliśmy też w kilkanaście kamienic, kilkanaście, powiedzmy, no, dużych projektów. Dotychczas to nie będę może omawiać bardziej szczegółowo naszych dwóch podstawowych biznesów, ale w ramach inwestowania grupowego dotychczas zebraliśmy około 25 milionów złotych, zainwestowaliśmy je w 7 spółek. Potem jeszcze za chwilę opowiemy o tym, jakie te spółki mają wyniki. No, cieszymy się z tego, że już około 1 000 000 złotych zysku wypłaciliśmy naszym inwestorom, mimo że właściwie tylko w dwóch spółkach, bo 5 z nich jest na etapie jeszcze po prostu inwestowania, jeszcze cykl inwestycyjny się nie skończył, więc w dwóch spółkach tylko wypłaciliśmy 1 000 000 złotych, nie licząc tego 1,5 miliona złotych kapitału, który zwróciliśmy inwestorom. I przeciętna wpłata do CFI na dzisiaj to jest około 40 tysięcy złotych. Na czym polega nasza idea crowdfundingu, inwestowania grupowego? Powstała z myślą o tych osobach, których nie stać na to, żeby zainwestować w mieszkanie, albo z jakichś innych powodów nie chcą zainwestować w całe mieszkanie na wynajem. Dlatego działa to tak, że grupujemy inwestorów, chociaż dzisiaj ci inwestorzy, no to niektóre wpłaty mamy rzędu kilkuset tysięcy złotych, więc można byłoby kupić kilka mieszkań. Ale grupujemy inwestorów, którzy kupują udział i obejmują zostają udziałowcami w spółce, no, dotyczy, one wszystkie mają nazwę Mzuri CFI i zazwyczaj jakiś
jakaś liczba potem następuje. Ta spółka kupuje nieruchomość jedną, trzy albo kilkadziesiąt, tak jak na przykład z ulicy Fidla, staje się właścicielem portfela nieruchomości, które praktycznie zawsze poddajemy procesowi inwestycyjnemu. Albo jest to remont, w przypadku pojedynczych mieszkań jest to raczej remont. W przypadku całych kamienic to może być tak, że przebudowa, rozbudowa. W przypadku działek, no to po prostu budowa nowego budynku na takiej działce. I potem oczywiście robimy po to, żeby zarobić albo na wynajmie tych mieszkań, albo na sprzedaży nowo powstałych mieszkań. Te zyski oczywiście należą do spółki i te zyski wypłacamy w formie dywidendy do inwestorów. Albo na zakończenie projektu w spółkach takich, które mają charakter powiedzmy dwu, trzyletni, gdzie to jest jeden duży proces inwestycyjny przebudowy, rozbudowy, albo co roku, albo nawet kilka razy do roku w takich spółkach, które mają charakter rentierski, jak to nazywamy, czyli są nastawione na stałe wypłaty dywidendy. Dlaczego uważamy, że warto z nami inwestować? No, z kilku powodów. Dlatego, że pewnie łatwiej jest z nami uzyskać ponadprzeciętne zyski niż inwestując samemu, bo duży może więcej. Dlatego, że jest to bezpieczne lokowanie środków, jak wierzymy. Umowa spółki wprowadza szereg zabezpieczeń dla inwestorów przed tym, żeby no, przed wyprowadzeniem pieniędzy ze spółki, mówiąc wprost. Rada nadzorcza, która sprawuje nadzór nad zarządem, ma uprawnienia dość daleko idące, w szczególności musi akceptować wszystkie większe decyzje inwestycyjne, zaciąganie wszelkich większych zobowiązań. Co więcej, no jest też to, każde z tych spółek ma jasno określony cel. Jeśli chodzi o Mazury i CFI Śląskie, jest z nim inwestycja w śląskie kamienice. Te, w przypadku których jesteśmy najbliżej inwestycji, wydaje się, że dosyć dokładnie opisaliśmy i dzisiaj jeszcze będziecie mogli zadać pytania odnośnie tych kamienic. Jako wspólnicy będziecie też mieć dostęp właściwie do wszystkich istotnych umów i wszystkich umów zawartych ze stronami powiązanymi, czyli z innymi spółkami grupy Mzuri, po to, żebyśmy, no, chcemy Wam zapewnić po prostu transparentność, to, że możecie patrzeć nam na ręce, jak dysponujemy Waszymi środkami. Co więcej, co kwartał wysyłamy newsletter dla wspólników. A wy po prostu no, jesteście właścicielami, pośrednio właścicielami nieruchomości i cieszycie się dywidendą. To, o czym powiedziałem, to jest na pewnym stopniu ogólnienia idea inwestowania grupowego nieruchomości razem z CFI. Natomiast, tak jak powiedziałem, dotychczas powołaliśmy 7 spółek. Pierwsza z nich kończy już działalność. No, jesteśmy dumni z tego, że udziałowcy, którzy zdecydowali się zainwestować w pierwszą naszą spółkę inwestowania grupowego, otrzymali ponad 13% zwrotu rocznego w przypadku pierwszego projektu, a w przypadku drugiego niemal 20% zwrotu rocznego. Te pieniądze już do nich wróciły. Ten 1 000 000 zł, o którym mówiłem, zysków, które zostały wypłacone, no to w dużej mierze właśnie zostały wypłacone z Mzuri CFI 1. Mzuri CFI 2. To jest reszta tych zysków, które już zostały wypłacone. Spółka o charakterze rentierskim posiada portfel ponad 60 nieruchomości, które są wynajmowane i 3 razy w roku jest wypłacana inwestorom, są wypłacane pieniądze z zysków. Po prostu spodziewałem się, że na koniec obecnego roku finansowego, znaczy w obecnym roku finansowym, ta spółka odnotuje zwrot w wysokości około 7%. Oprócz tego mamy jeszcze 3 inne spółki. One działają albo w modelu takim deweloperskim, czyli mają portfel kamienic, które remontujemy. Jesteśmy na różnych etapach. Remontujemy, część już sprzedaliśmy, część, albo powiedzmy, podpisaliśmy umowy remontowe, część innych to będziemy sprzedawać. Spodziewamy się, że one przyniosą około 10% zysku w skali rocznej. No jest Mzuri CFI Łódź, która jest spółką, można powiedzieć, bliźniaczą dla Mzuri CFI Śląsk,
która jest na etapie inwestycyjnym. Mamy podpisaną umowę przedwstępną odnośnie jednej kamienicy, mamy uzgodnione parametry drugiej, parametry transakcji, czyli cena, warunki transakcji. I właściwie jutro się spotykamy ze sprzedającymi na dyskusję o umowie przedwstępnej. Tak więc za chwilę będziemy mieć też drugą kamienicę w portfelu Mazowice FI Łódź. No ale przechodząc do Mazowice FI Śląsk. Jaka jest strategia, jaka jest idea, jaka jest wizja tej spółki? Strategią Mazowice FI Śląsk jest kupowanie już wynajętych w całości lub w części kamienic znajdujących się w konurbacji śląskiej, a następnie stopniowe podnoszenie jakości czy to części wspólnych, ale też samych mieszkań, które tam się znajdują, po to, żeby być w stanie podnosić czynsze i żeby to było fair, zgodne z prawem, żeby lege artis podnosić czynsze, w związku z tym też zwiększać zwrot dla inwestorów. Uzupełniające, jeżeli kupimy jakąś kamienicę, która czy to będzie oferowała potencjał rozbudowy, czy no, takiego gruntownego wyremontowania, to wtedy nowo utworzone mieszkania sprzedamy i to będzie taki pewien dopalacz dla inwestorów, bo zyski z takiej sprzedaży wypłacimy. Czyli celami inwestycyjnymi są przede wszystkim kamienice. Zakładamy, że będzie też jakiś portfel pojedynczych mieszkań. To może być potrzebne do utrzymania bieżącej płynności, gdyby którzyś z inwestorów chcieli wychodzić ze spółki. Wtedy można dość łatwo sprzedać jedną czy dwie kawalerki, gdyby trzeba było zorganizować środki, a nie było ich na przykład z nowych płat, czy w inny sposób byłoby ciężko je zorganizować. Myślę, że to, co warto też, o czym warto wspomnieć, za chwilę o tym będę mówił. Inwestorzy, którzy już będą wychodzić, jeżeli zyskają też na wzroście wartości nieruchomości, zakładając oczywiście, że będzie wzrost taki w trakcie ich inwestycji. No bo druga strona tego jest taka, to już o tym chcemy otwarcie powiedzieć, gdyby był spadek cen nieruchomości, no to mogą na tym stracić. Natomiast tutaj, no zresztą wrócę do tego jeszcze za chwilę. No i wreszcie, zakładając, że zostanie uchwalona ustawa o tak zwanych REIT-ach, czyli spółkach, funduszach inwestowania w nieruchomości na wynajem, a rząd pracuje nad kolejną wersją takiej ustawy i wydaje się, że jest szansa, że 1 stycznia tego ustawa wejdzie w życie, no to będziemy namawiać wspólników do tego, żebyśmy podjęli decyzję o przekształceniu, o zamianie właśnie udziałów w spółce na udziały w takim funduszu, który będzie notowany na giełdzie, dzięki czemu będziecie mieli większą płynność akcji, już wtedy nie udziału, będziecie łatwiej mogli wyjść z tej inwestycji, no i też potencjalnie zyskać, jeżeli giełda będzie rosła, no to także jest szansa, że akcje takiego REIT-u będą rosły. Na tym również będzie można zyskać, chociaż oczywiście jest też druga strona, to znaczy w przypadku jakiegoś załamania giełdowego, no to też stanowi ryzyko. To jest schemat, który ci z Was, którzy obserwują nas na webinarze, widzą w tej chwili schemat, który był zamieszczony w memorandum inwestycyjnym. Ja skupię się na tej środkowej linii. To, o czym mówimy, to jest to, że w pierwszym roku funkcjonowania Mazowice FI Śląsk spodziewamy się no, bardzo niewielkiego zwrotu. To będzie albo gdzieś pewnie zapewne między 0 a 3% i nie zamierzamy wypłacać dywidendy w pierwszym roku. Potem spodziewałem się, że w każdym takim przeciętnym roku dywidenda będzie wynosiła około 6% w stosunku do zaangażowanego kapitału. I mogą być lata, spodziewałem się, że będą lata, gdzie będziemy sprzedawać mieszkania, więc będzie taki dopalacz do dodatkowego zysku. Teraz, ponieważ ten memorandum informacyjne przygotowywaliśmy kilka tygodni temu, bodaj 3 tygodnie temu, kiedy trochę byliśmy jeszcze mniej zaawansowani przy tworzeniu naszej spółki niż jesteśmy dzisiaj. Dzisiaj wiemy, że jesteśmy blisko zakupu 4 kamienic. Dlatego spojrzeliśmy, jak wyglądałyby, znowu przy różnych założeniach, jak wyglądałby uproszczony model finansowy dla spółki, gdybyśmy zebrali około 12 milionów złotych i kupili te właśnie 4 kamienice. Janek będzie później mówił więcej o samych tych kamienicach, natomiast tutaj ci z Was, którzy obserwują webinar, widzą, jakby wyglądały te kwoty i zwroty w ciągu pierwszych 3 lat. Zakładając, że w roku zerowym kupujemy te 4 kamienice, kamienice oznaczone jako A, B, C i D, to w pierwszym takim pełnym roku funkcjonowania
Ta rentowność najmu samych kamienic powinna wynieść około 7,3%, co powinno się przełożyć na zwrot na kapitale własnym rzędu 6%. Czyli mniej więcej jest to spójne z tym, co, no może nawet trochę lepiej niż to, co prezentowaliśmy w tym takim modelu przygotowanym na bardziej ogólnych danych. Potem zakładamy, że przez następny rok będziemy podnosić wartość, będziemy prowadzić remonty, podnosić wartość tych nieruchomości, co powinno nas kosztować około 3 milionów złotych. W efekcie podniesiemy też czynsze, które będziemy uzyskiwać, czy to poprzez to, że podniesiemy po prostu stawki za już istniejące mieszkanie, już wynajęte mieszkanie. Podniesiemy stawki no dzięki temu, że kamienice będą lepiej wyglądały, będą ładniejsze, bezpieczniejsze, będą miały lepszą funkcjonalność, czy też przez to, że wynajmiemy te z mieszkań znajdujących się, mieszkań czy lokali po prostu, które się znajdują w tej kamienicy, które dzisiaj są niewynajęte. I w efekcie w trzecim takim pełnym, normalnym roku funkcjonowania spodziewamy się, że rentowność najmu wzrośnie z 7,3 do niemal 10%, co po odjęciu kosztów funkcjonowania spółki, najróżniejszych, w tym podatków, no, który też jest dość istotnym kosztem, powinno się to przełożyć na zwrot na zaangażowanym kapitale rzędu 7,2%, czyli no, trochę lepiej niż to, co w tym modelu ogólniejszym zakładaliśmy. Przy czym zaznaczę, to znowu jest przykład oparty o różne założenia. Natomiast no, te cztery kamienice, które dzisiaj mamy na oku, że tak powiem, no, wygląda na to, że one oferują bardzo fajny potencjał. Janek będzie mówił o tym jeszcze za chwilę. Dokładnie, ale przy okazji odpowiemy na pytanie pana Mariusza Michalika, bo to jest ważne pytanie. W naszym modelu traktujemy ten pierwszy rok, czyli z zerową dywidendą, jako teraz kończący się w 2018 roku, ponieważ dokładnie w tym roku też planujemy przeprowadzić pierwsze zakupy, a rok 2019 to już byłby ten pierwszy dywidendowy rok. Tutaj z celem, żeby dotrzeć do 6% w skali roku. Rok ten z rentownością typu 7%, no to myślimy tutaj o perspektywie typu 2021. Aczkolwiek, żeby być fair, no, nie Może możemy być szybciej, może zagwarantować, być że tak, później, że się tak? uda kupić te wszystkie cztery kamienice w tym roku. O ile kamienica A, no to w przyszłym tygodniu się spotykamy już na negocjacje umowy przedwstępnej, a mamy wszystkie parametry typu cena i tak dalej, mamy ustalone. Zresztą pewnie widzieliście list intencyjny. No to tyle, no nie możemy nawet zagwarantować, że tak naprawdę dojdziemy do końca negocjacji. Być może kamienica C się zamieni na kamienicę F, czy którąś inną, które tutaj mamy, bo z jakichś powodów na przykład sprzedający może się wycofać. No dobrze. To jeszcze jedna rzecz, o której wspomniałem, to jest potencjał wzrostu wartości samych nieruchomości. Jeżeli za rok, 2 czy 5 lat z jakichś powodów będziecie wyjść ze spółki, no to spojrzymy, jakby odzyskacie kapitał powiększony, zindeksowany o współczynnik wzrostu wartości nieruchomości w tym okresie. W Katowicach, oparty o wskaźnik Narodowego Banku Polskiego. Narodowy Bank Polski nie publikuje wskaźników dla całego Śląska, w związku z czym zdecydowaliśmy się oprzeć o wskaźnik dla Katowic, jako, no, wydaje się, najbardziej taki obiektywny, zupełnie od nas niezależny, dostępny zewnętrzny wskaźnik wzrostu cen. Ci z Was, którzy obserwują slajdy, widzą, jak się zmieniały ceny zakupów mieszkań na rynku wtórnym w Katowicach. Jak widać, w ciągu ostatnich 8 kwartałów, dlatego że ten wskaźnik, ten indeks, o którym będziemy zmieniać wartość udziałów, to jest średnia krocząca z 8 kwartałów, no on wzrósł w ciągu ostatnich 8 kwartałów o ponad 5%. I chciałem jeszcze, żebyście się zastanowili też nad ryzykami. To nie jest, mimo że wierzymy, że jest to stosunkowo bezpieczna forma inwestowania i wiemy, co robimy, no to jednak nie jest to biznes pozbawiony zupełnie ryzyk. W memorandum informacyjnym widzieliście listę kilku ryzyk, które chcieliśmy zwrócić uwagę na trzy, które dzisiaj postrzegamy jako najpoważniejsze. Pierwszym jest ryzyko, nazywamy budowlane, ale to jest przede wszystkim ryzyko osiągalności i bardzo dużego ostatnio wzrostu cen prac budowlanych. Na szczęście w przypadku Mazurii i CFI Śląsk wydaje się, że to ryzyko jest ograniczone, dlatego że po prostu przynajmniej te kamienice, które dzisiaj wydaje się będą pierwszymi celami inwestycyjnymi,
Tam nie zakładamy jakichś bardzo dużych remontów. To będą raczej remonty drobniejsze, części wspólnych, czy remonty samych mieszkań, w związku z czym to ryzyko jest ograniczone. Podobnie ograniczone jest ryzyko zmian cen. Znaczy, słyszymy, ci z Was, którzy się interesują rynkiem nieruchomości, słyszą już pewnie od dość dawna, że ceny bardzo szybko rosną, jesteśmy na górce, kiedy nastąpi korekta. No właściwie w przypadku Mazurii i CF Śląsk, nawet jeśli nastąpi taka korekta, czyli ceny nieruchomości spadną, no to nie będzie ono nas tak bardzo boleć, bo nie zamierzamy w tych pierwszych na przykład 2 latach co najmniej sprzedawać mieszkań. A czynsze najmu z kolei rzadko kiedy podążają, w momencie kiedy ceny nieruchomości spadają, czynsze najmu rzadko podążają za nimi. Być może się wypłaszczą, ale znowu my je będziemy podnosić nie dzięki temu, że rosną czynsze najmu na rynku szerokim, tylko dlatego, że będziemy polepszać standard nieruchomości. No wreszcie jest ryzyko lokatorów, właśnie niezmienne zawsze lokatorzy, trzeba się z nimi dogadać, ale wierzymy, że mamy doświadczenie już z bardzo wielu inwestycji, gdzie z lokatorami się dogadywaliśmy. Mamy też prawnika sprawdzonego, który się specjalizuje w kwestiach lokatorskich, w razie gdyby no, trzeba było sięgnąć jakby oprzeć się o prawo, a nie tylko o negocjacje, więc uważamy, że także to ryzyko jest tutaj. Jesteśmy w stanie nim zarządzić. Widzę, że pan Łukasz pyta, skoro NBP nie produkuje indeksu, skąd brane są dane dla Katowic i czy te dane są dostępne publicznie? Przepraszam, być może się wyraziłem nieprecyzyjnie. NBP publikuje dane dla Katowic. One są dostępne publicznie, na stronach NBP można je znaleźć. Nie publikuje dla całego Śląska. Dlatego się opieramy, mimo że inwestować będziemy na terenie całego Śląska, oczywiście konurbacji śląskiej, no to nie ma, NBP nie publikuje dla całego Śląska, publikuje tylko dla Katowic i o ten właśnie wskaźnik będziemy się opierać. No dobrze, to jest ten etap chyba, na którym przekażę głos Jankowi. Janek, który też jest członkiem zarządu Mazurii CFI Śląsk, jest też Ślązakiem. Sam, więc lepiej niż ja opowie o tym, dlaczego Górny Śląsk jest dobrym miejscem do inwestowania i o kamienicach, które mamy nadzieję nabyć do naszej spółki. Dzięki, Artur. Pochodzę ze Śląska, ale nie jestem Ślązakiem. To jest delikatna różnica, Przepraszam. ale każdy, kto chociaż jeden dzień spędził w tym regionie, no, może ją poczuć, jeżeli chodzi o taką przywiązanie lokalnych ludzi właśnie do tej takiej identyfikacji do Śląska lub śląskości. Chociaż prawdziwych Ślązaków już dużo nie zostało. Natomiast zostały takie pierwiastki, które widać przede wszystkim właśnie w gospodarce i rozwoju całego regionu. Mianowicie, dlaczego w ogóle Górny Śląsk? Miasto, czy właśnie region i nieruchomości na tym rynku cechują w sumie podobne procesy, co na przykład w Łodzi, gdzie powstała pierwsza spółka typu właśnie rewitalizacyjnego. Mianowicie, po pierwsze, odnotowujemy dość szybki wzrost cen mieszkań. Ten wzrost jest na poziomie tak naprawdę innych dużych aglomeracji, takich jak Warszawa czy Trójmiasto. Ponieważ, po pierwsze, mimo tego, że faktycznie można doczytać się pewnych ruchów migracyjnych, czyli odpływu jakby rdzennych mieszkańców Śląska do innych regionów, to region ten bardzo silnie przyciąga nowych pracowników, zarówno do sektorów produkcyjnych, jak i do sektorów nowych usług, co napędza sam rynek najmu mieszkań, jak i zakupu mieszkań. To po pierwsze. Po drugie, ten region ciągle cechuje się niedoborem jakby nowych mieszkań, czy mieszkań powiedzmy w odpowiednim standardzie właśnie dla tych ludzi. Stąd mamy wzrost samych cen mieszkań oraz wzrost czynszów. Mianowicie w ostatnich 12 miesiącach odnotowaliśmy na naszej bazie danych, na naszej bazie 500 mieszkań, wzrost czynszów o prawie 6%. No i to jest tak naprawdę odzwierciedlenie tego, że po pierwsze jest zainteresowanie popytem właśnie w tym regionie, to po pierwsze, po drugie Mazurii też oczywiście potrafi z tego korzystać, ale po trzecie też rosnące płace, które widzimy w całym kraju, też tutaj wpływają na ten region i te rosnące płace dają większy potencjał na właśnie podnosi czynszów. Jest to też region dość atrakcyjny, jeżeli chodzi o samą podaż nieruchomości, których poszukujemy. To znaczy zarówno Katowice, jak i Sosnowiec, Chorzów, Bytom, Gliwice. Wszystkie te miasta są relatywnie, znaczy przetrwały relatywnie dobrze, powiedzmy, okres wojenny
Budynki, które powstały jeszcze przed II wojną światową, zostały tam zachowane. Co więcej, są technologicznie bardziej zaawansowane niż to, co można znaleźć w Łodzi. Czyli bardzo często występują na przykład stropy żelbetowe czy stropy klejne, które technicznie dają tym budynkom po prostu większą trwałość i one są dzisiaj już w lepszym stanie niż na przykład te budynki, które można kupić w Łodzi. Jest ich duża podaż, duży wybór, są to budynki w rękach prywatnych, tak więc trafiają one prędzej czy później na rynek. I też na Śląsku, podobnie jak w Łodzi, występuje niedobór mieszkań o takim, nazwijmy to, akceptowalnym standardzie. Co traktujemy jako akceptowalny standard? Duża część mieszkań, tak samo jak i w Łodzi znowu, często jest ogrzewana prądem albo w ogóle jeszcze węglem. Często nie ma nawet dostępu do bieżącej wody czy też kanalizacji w samym mieszkaniu, czyli toalety są w częściach wspólnych. I przeciętne mieszkanie, można powiedzieć, to jest taki albo połowa zeszłego wieku, albo co w najlepszym wypadku końcówka XX wieku. Ludzie, którzy migrują, i za chwilę o nich powiemy, którzy migrują na Śląsk, młodzi ludzie poszukujący pracy właśnie w sektorze IT, czy w sektorze usług profesjonalnych, czy do pracy po prostu w różnych fabrykach, to mają pewne oczekiwania i pewien standard, którego powiedzmy w dużej ilości na rynku najmu na Śląsku nie ma. Mieszkania, które Mazuri zarówno dla naszych indywidualnych klientów, jak i w ramach spółek CFI tworzymy, to już jest standard XXI wieku, czyli wszystko jest w pełni wyremontowane, wyposażone w nowy sprzęt AGD, co jednocześnie daje potencjał uzyskania pewnej premii w czynszu, który o ile w Warszawie byłby na przykład standardem, to na Śląsku ludzie jednak zapłacą trochę więcej za ten taki, powiedziałbym, godny dzisiaj standard. O ludziach już mówiłem, to znaczy szybko rosnące zatrudnienie w takich nowoczesnych sektorach usług. W samym 2017 roku o 15% wzrosło zatrudnienie właśnie w tym sektorze, czyli duzi pracodawcy typu, no nie wiem, PwC, Capgemini, IBM lokują tak samo jak i w innych miastach Polski, także i na Śląsku, swoje centra usługowe i potrzebują pracowników. Ci pracownicy oczywiście znajdują się na przykład wśród studentów, bo na Śląsku mamy ponad 120 tysięcy osób studiujących, czyli co roku mniej więcej 20 tysięcy osób trafia na rynek pracy, ale to jest tak chłonny rynek i jeszcze poziom bezrobocia tak naprawdę w tym regionie jest bardzo niski. Tak naprawdę ten region się ściąga pracowników z innych obszarów Polski i z zagranicy. Ci ludzie gdzieś muszą mieszkać, bo z reguły nie kupują pierwszego mieszkania, wynajmują i z tego właśnie na tym korzystać będzie CFI Śląsk. Co więcej, tak naprawdę Katowice to też jest, poza takim typowym biznesem, poza podmiotami gospodarczymi, to także jest jakby centrum kulturalne i konferencyjne jakby regionu. To znaczy tam się odbywają tego typu wydarzenia jak Europejski Kongres Gospodarczy, w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym jest szereg koncertów w Spodku, szereg wydarzeń na Stadionie Chorzowskim. Te wszystkie rzeczy też przyciągają ludzi i dzisiaj Śląsk jakby traci taki, nazwijmy to, obraz regionu górniczego, gdzie kiedyś było, nie było 500 tysięcy osób, kiedyś pracowało w sektorze górniczym, dzisiaj to jest niecałe 100 tysięcy i bardziej się przekształca w region wykształconych ludzi, pracujących w różnych sektorach, szukających doznań kulturalnych, podróżujących nawet turystycznie na Śląsk. Oczywiście jest to turystyka trochę innego rodzaju, ale nadal przyciągająca różnych ludzi. Dlaczego też wybraliśmy Śląsk? Ponieważ samo Mazury jest bardzo blisko związane z tym regionem. Tak jak powiedzieliśmy, 1/8 wszystkich mieszkań, którymi zarządzamy, właśnie znajduje się na Śląsku. Mamy tam dość prężny zespół zarówno osób, które zajmują się najmem, jak i też remontami nieruchomości i ich zakupem. Czyli mamy jakby tak wszystkie kompetencje zlokalizowane na tym regionie oraz mamy partnerów w postaci zarówno architektów, konstruktorów, prawników, firm finansujących tego typu inwestycje, jak i lokalnych partnerów, lokalnych, nazwijmy to, działaczy, którzy są w stanie nam tutaj pomagać. I teraz przechodząc do samych inwestycji, nie będę opowiadał o każdej z nich. Wszystkie szczegóły oczywiście są obecnie dostępne w memorandum informacyjnym, ale skupię się na kilku z tych nieruchomości. Osobiście widziałem prawie każdą z nich, więc o każdej mógłbym kilka słów powiedzieć. Zidentyfikowaliśmy obecnie 7 takich najbardziej zaawansowanych, chociaż lista jest dłuższa. 7 kamienic, które potencjalnie moglibyśmy nabyć właśnie na terenie Śląska. 3 z nich są zlokalizowane w Katowicach, czyli
w stolicy regionu, mieście, które średnie wynagrodzenie ma na poziomie Warszawy i średnie bezrobocie podobnie też, więc można powiedzieć atrakcyjny rynek. Mamy dwie kamienice zlokalizowane w Bytomiu. To znowu jest trochę inna strona medalu, to jest miasto o dość wysokim bezrobociu, ale jednocześnie o tanich nieruchomościach. Więc łącząc te dwie rzeczy, w Bytomiu na przykład mieszkania, które kupujemy, przynoszą najwyższą rentowność dla naszych klientów, jedną z najwyższych rentowności w całym portfelu Mazurii. Mamy też jedną kamienicę w Chorzowie, czyli to jest praktycznie, jakby, to, jakby powiedzieć, za płotem w stosunku do Katowic. I mam jeszcze jeden cel w Sosnowcu, który nie jest to Śląsk, jest to już Zagłębie oczywiście. Dla nas mimo wszystko to jest region, gdzie ze Sosnowca do Katowic można dojechać mniej więcej w 15 minut, a jednocześnie jest to miasto bogate zarówno w pracowników, chociażby pracowników nowego centrum magazynowego Amazon, jak i studentów Uniwersytetu Śląskiego, gdzie właśnie wydziały filologiczne są zlokalizowane w Sosnowcu. Teraz tak, idąc, może za chwileczkę będziemy odpowiadać na pytania między innymi pana Mariusza, natomiast po kolei idąc po celach, które chcielibyśmy potencjalnie nabyć i które mamy zaplanowane do tej spółki. Pierwszą z nich jest duża kamienica, bo ona ma powierzchnię prawie 2,5 tysiąca metrów kwadratowych, gdzie w ramach jakby całej transakcji byłaby nabywana prawie 90% tejże kamienicy, ponieważ część lokali użytkowych zostały już wyodrębnione. To są lokale frontowe, tak zwane handlowe, przy ulicy Handlowej. Kamienica znajduje się idealnie w środku centrum samych Katowic. Mniej więcej po wyjściu z dworca głównego w Katowicach Galerii Katowickiej dojście do niej zajmuje około 3 minut. Znajduje się przy jednej z głównych ulic handlowych. Osobiście chodziłem do liceum, powiedzmy paręset metrów oddalonego właśnie od tejże kamienicy. Jest to o tyle ciekawa inwestycja, bo po pierwsze już dzisiaj na sam początek oferuje dość atrakcyjny zwrot, bo około 6%, ponad 6%, jeżeli chodzi o wynajem lokali użytkowych, które już się w nim znajdują. Mianowicie w ramach transakcji byłyby zbywane lokale użytkowe związane z jednym z takich dość popularnych i długo już działających na rynku katowickim lokali gastronomicznych, który przynosi po prostu trwały i stały dochód, oraz część lokali mieszkalnych jest obecnie wynajmowanych na tak zwany podnajem. Czyli to znowu jest jakaś działalność, która działa od kilku lat. I powiedzmy, że kapitał, który zainwestował ten najemca od obecnego w te lokale, żeby je wynajmować dalej, jakby zachęca go do utrzymania tej działalności. Czyli mamy takie dość bezpieczne źródła dochodu dla tej kamienicy. A jednocześnie ponad 700 metrów kwadratowych tej kamienicy jest obecnie wolnych. Czyli praktycznie od pierwszego dnia bez żadnego pozwolenia na budowę, bo tylko i wyłącznie na zgłoszenie, bo akurat to jest remont po prostu istniejącego stanu, można tam stworzyć kawalerki o wysokiej jakości z pełnymi instalacjami w nowym standardzie i od razu wrzucić na rynek najmu w najbardziej atrakcyjnym miejscu, jakby jeżeli chodzi o miasto dla młodych ludzi, czyli samo Śródmieście. Jednocześnie przy pewnych trochę większych nakładach można podnieść dalej rentowność tejże kamienicy z tych obecnych 6% po wynajmie tych pustych mieszkań do około 7-8%. Następnie można ją zwiększyć do prawie 10% poprzez kilka działań. Mianowicie prawie 10 mieszkań można stworzyć na poddaszach tej kamienicy. To jest raz. Po drugie, kamienica posiada bardzo fajne i przepastne piwnice, które można zagospodarować na kolejne lokale gastronomiczne. I znowu lokalizacja, samo centrum miasta, bliskość innych lokali już jakby zachęca do zbudowania takiego klastra. I po trzecie, w przypadku powiedzmy, gdyby taka koncepcja była, powiedzmy też, znalazłaby powiedzmy takie zainteresowanie, możemy też stworzyć w części lokali tak zwany najem krótkookresowy. Znowu sama lokalizacja budynku daje ku temu świetną, powiedzmy, opcję. To, że mamy skupione kilkanaście, potencjalnie kilkadziesiąt lokali w jednym miejscu, daje po prostu do tego też odpowiednią perspektywę logistyczną, bo to łatwiej po prostu przeprowadzić w jednym budynku. Jeżeli chodzi o tą kamienicę, faktycznie od dłuższego czasu już negocjowaliśmy właśnie ze sprzedającym warunki jakby cenowe. One zostały wreszcie dopracowane, obecnie pracujemy nad warunkami handlowymi.
jeżeli chodzi o kształt samej umowy. Mamy już podpisany list intencyjny. Planowane podpisanie samej umowy miało nastąpić właśnie w dniu jutrzejszym. Po prostu sama negocjacja umowy będzie trochę, jeszcze może trochę zająć. Tutaj mniej więcej obecnie planujemy ten harmonogram, jeżeli chodzi o samą umowę przedwstępną i wpłatę zadatku, o przesunięcie tego terminu do 20 sierpnia, 20-24 sierpnia. Tygodnia, który się zaczyna 20 dnia, tak, prawdopodobnie. Tak, 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 czyli ten druga połowa sierpnia. I następnie po 2 miesiącach już finalizacji zakupu kamienicy. Skąd te 2 miesiące? To jest z jednej strony to jest też kwestia potencjalnie po prostu kolejnych transz dofinansowania samej spółki, jak i jakby sam proces przygotowania też innych transakcji. Bo w momencie... Ekspertyza techniczna, którą w międzyczasie jeszcze tak musimy jest. Przeprowadzić, żeby mieć stuprocentową pewność, że ta kamienica jest zdrowa, chociaż raczej nie mamy żadnej wątpliwości już na bazie po prostu takiej oglądania przez naszych inżynierów. I z zewnętrznych konstruktorów odkrywek, które były prowadzone, weryfikacje jakby zarówno stanu piwnic i tak dalej. Natomiast dobra wiadomość przy tej okazji powiem jest taka, że na dzisiaj mamy już deklarację objęcia udziałów w Mizuri CFI Śląsk w wysokości wystarczającej na wpłatę 1 200 000 zadatku. Nieznacznie przekroczony już dzisiaj mamy ten próg 1 200 000, co no nawet patrząc na to, jak zbieraliśmy kapitał do Mizuri CFI Łódź, to wydaje się, że jest lepiej niż w przypadku Łodzi. Czy gdybyśmy mieli odnieść jakby to czasowo, to faktycznie jesteśmy no, trzykrotnie mniej więcej powyżej. W tym samym czasie, okresie zbierania jakby do CFI Łódź, zebraliśmy trzykrotnie mniej jakby kapitału niż obecnie. Łącznie CFI Łódź skończyła się na 5 milionach, czyli potencjał dwóch kamienic, prawie 4000 metrów kwadratowych, więc no tutaj oczywiście liczymy na większy sukces pod tym kątem. No tym bardziej, że te kamienice, które mamy zidentyfikowane, te cztery, tak jak widzieliście w tym modelu finansowym, te cztery, no to jest kilkanaście milionów złotych potrzebnych ich zakup i wyremontowania. Dokładnie. Od razu opowiemy teraz o kolejnych kamienicach. Tamta kamienica w centrum Katowic to można powiedzieć jest taki okręt flagowy i bardziej długofalowa inwestycja, ponieważ ona ma największy potencjał jakby zwiększenia wartości poprzez remonty. Jest też relatywnie duża. Pozostałe kamienice każda ma troszeczkę inny profil. Niektóre są w pełni wynajęte, w przeciwieństwie do tej pierwszej. Niektóre są powiedzmy już powiedzmy w połowie wynajęte, w połowie puste, więc my tworząc taki portfel, ten portfel docelowo będzie trochę zależał od dwóch czynników. Po pierwsze, jaki finalnie kapitał zostanie zadeklarowany przez inwestorów i finalnie wtedy powstanie po prostu odpowiedni portfel. I to jest raz. Druga część, druga kwestia no to będzie zbilansowanie z jednej strony kamienic, które na przykład są 100% wynajęte, już na dzień, po prostu od pierwszego dnia po zakupie już dają pełny zwrot. I zbilansowanie tego z kamienicami, które można okazyjnie kupić, a to wyciągnięcie zwrotu do jeszcze wyższego pułapu no po prostu chwilę zajmuje. No, połączenie jednego z drugim w ramach spółki daje po prostu na można powiedzieć, tak zwaną synergię. Jedna inwestycja finansuje po prostu remont drugiej. I przykładowo, tą drugą jest kamienica B i kamienica C, to są właściwie dość podobne budynki, które znajdują się w Bytomiu i tutaj padło faktycznie też pytanie od jednego z uczestników, czy Bytom, jak miasto, czyli to miasto jest właściwie dobrym celem jakby inwestycyjnym. I tutaj oczywiście już padła taka częściowa odpowiedź z naszej strony. Ja może trochę dodam z tej strony. Owszem, w Bytomiu jest wyższe bezrobocie niż w Katowicach i owszem też prognozy same demograficzne głosu, jeżeli chodzi o demografię dzisiejszych jakby mieszkańców, są negatywne, ale podobnie jest praktycznie w każdym mieście w Polsce, także i w Poznaniu. Praktycznie z dodatnim bilansem demograficznym pozostaje tylko Warszawa i Kraków. Czyli no właściwie to można byłoby sobie powiedzieć, że albo w ogóle nie ma sensu inwestować w nieruchomości, albo być może trzeba inwestować tam, gdzie jest największy potencjał. No, z mojej perspektywy to wygląda tak, że te negatywne perspektywy demograficzne są w całej Europie Zachodniej. No, większość tych krajów się wyludnia, pomijając migrację. To, co my na przykład widzimy, obserwujemy w tych miastach, także na Śląsku, także w Bytomiu, jest to, że akurat migracja z innych miast, a szczególnie z zagranicy, która nie do końca jest brana pod uwagę przez GUS,
Ona tam faktycznie ma miejsce. To jest raz. Dwa, czemu Bytom dla naszym zdaniem jest też potencjalnie ciekawym miejscem na inwestycje? Ponieważ tam najtaniej można taką nieruchomość nabyć i praktycznie drogą do sukcesu jest tylko odpowiednie jej wynajęcie. Bo tak naprawdę w każdym mieście, nawet wyludniającym się, zawsze znajdą się klienci na wynajem, ponieważ zawsze są ludzie, których nie stać na mieszkanie, nie chcą mieć własnego mieszkania, dopiero co tam przyjechali, a może się właśnie, nie wiem, rozstali, może skończyli uczelnię, może skończyli szkołę i szukają miejsca na wynajem. Więc jakby tam najemcy są. I tylko jest kwestia, czy ktoś potrafi wynająć takim najemcom mieszkanie. No, my jako Mazuri uważamy, że z pewnym doświadczeniem 4000 mieszkań, szczególnie także na Śląsku, także w Bytomiu, wydaje nam się, że jesteśmy w stanie po prostu też tam wynajmować. I w Bytomiu mamy tutaj dwa cele. Jeden to jest Kamień TB właśnie, o której wcześniej już zacząłem mówić, która po pierwsze jest sprzedawana przez jedną z instytucji finansowych z tak zwaną umową Master Lease. To oznacza, że nabywamy kamienicę od tej instytucji, a ta instytucja zobowiązuje się przez najbliższe 5 lat wynajmować 75% powierzchni. Czyli przez 5 lat jest zabezpieczony cash flow dla tej kamienicy, czyli już dając na samym początku inwestycji około 8% z samej tej jednej umowy, a pozostałe 25% jest potencjalnie do zagospodarowania, jeżeli chodzi o lokale mieszkalne, plus, co jest zupełnie tutaj niewliczone, jest przestrzeń w piwnicach, gdzie znowu, ponieważ ta kamienica znajduje się w samym centrum Bytomia, przy jednej z głównych ulic handlowych, te piwnice też można zagospodarować na lokale usługowe. To jest jeden z przykładów właśnie bytomskich. Druga kamienica, tutaj akurat nie będziemy już tutaj o niej mówić, też była opisana w memorandum informacyjnym, też kamienica w Bytomiu. Parter jest wynajęty ponownie na tak zwaną umowę 5 plus 5, czyli 5 lat z możliwością przedłużenia kolejne 5 lat przez lokal użytkowy. I znowu na początek już po samym zakupie kamienicy 7-8% rentowności jest zapewniane przez tą umowę najmu, a dwa piętra wyżej tej kamienicy są do wyremontowania. Kamienica jest zupełnie wyczyszczona w środku, można ją dowolnie zagospodarować przez nowego właściciela. I tutaj typowo nasz zespół remontowy odpowiednią strukturę mieszkań by zaplanował, czyli kawalerek mieszkań dwupokojowych. Dobra, za chwilę wrócimy do odpowiadania też na pytania, bo trochę się namnożyło. Ja może dociągnę do końca tylko tą sekcję właśnie o budynkach. Mamy też kamienicę w centrum Chorzowa, tak zwana dzielnica Chorzów 2, główna ulica handlowa. Kamienica jest w cenie mniej więcej 1,2 miliona złotych. I już na samym starcie przynosi czynsz na poziomie około 12 tysięcy złotych. Dwa lokale użytkowe w parterze wynajęte, 12 wynajętych mieszkań. I oprócz tego w samym budynku, czyli już na sam początek budynek przynosi rentowność około 8,5% w skali roku. Po wyremontowaniu, wynajęciu tych mieszkań i tego lokalu użytkowego, w samym już po tych dwóch prostych pociągnięciach już możemy uzyskać rentowność zbliżoną do prawie 10%. W dalszym kroku sama kamienica też można ją, że tak powiem, liftingować, czyli wyremontować elewację samej klatki, przepraszam, samą klatkę schodową, można dodać domofony, zabezpieczyć bramę wjazdową, czyli wykonać kilka inwestycji, które są podstawą do tego, żeby stopniowo podnosić czynsze właśnie w zamian za inwestycje w część wspólną, co pozwala docelowo nawet zdążać do rentowności w pobliżu 12-13%. Okay. Inny przykład takiej trochę bardziej nietypowej inwestycji, bo znowu tak, skoro mówiliśmy o tym efekcie portfela, czyli mamy kilka kamienic, część na przykład już pracuje od pierwszego dnia, część wymaga jakiejś inwestycji. To jest, można powiedzieć, taki efekt synergii. Drugi efekt synergii, który ta spółka nam daje, jest to, że na przykład będziemy kształtować portfel w ten sposób, że część nieruchomości będzie w samych centrach miast, takich powiedzmy, może powiedzieć, koni pociągowych tego regionu, czyli Katowice czy Chorzów. Część będziemy lokować właśnie w miejscach trochę o podwyższonym ryzyku, antycypując, że znowu nasza strategia inwestycyjna będzie dawała ponadprzeciętne zyski właśnie w tych miejscach.
Stworzenie takiego portfela daje możliwość po prostu wyższego zwrotu, ale jednocześnie ten zwrot jest zabezpieczony tym, że mamy portfel różnych budynków. I przykładowo też w dzielnicy Szopienice w Katowicach, czyli to jest dzielnica o gorszej renomie niż samo centrum oczywiście, mamy też potencjalnie do nabycia cały kompleks budynków. Ponownie mamy pasaż handlowy w parterze, który już od początku działalności pracuje, przynosi zysk i do zagospodarowania kolejne piętra u góry, gdzie możemy zagospodarować mieszkania. Przez to, że ta nieruchomość jest w Szopienicach, ona już na samym początku pasuje sama w sobie okazyjnie, czyli cena za metr jest relatywnie niższa niż w innych miejscach na Śląsku. No i kolejne jeszcze dwa przykłady. Kamienica F to jest zupełna odwrotność jakby poprzednich inwestycji. Mianowicie to jest relatywnie mała kamieniczka o powierzchni 500 metrów kwadratowych, gdzie już dzisiaj jest stworzonych 20 mieszkań, tak naprawdę wyremontowanych, z pełnymi instalacjami, czyli wodno-kanalizacyjnymi, z ogrzewaniem gazowym. One już są tak naprawdę w tym standardzie prawie XXI wieku. Można powiedzieć, że tylko wyposażenie w środku jeszcze nie jest powiedzmy najnowszymi produktami z IKEA, tylko raczej takimi ich odpowiednikami sprzed 15 lat. Tutaj mamy na początku możliwość nabycia właśnie całych tych 20 mieszkań w dość okazyjnej cenie, ponieważ tylko 60% mieszkań w tej chwili jest wynajęta. Ona przynosi rentowność 6,2%. Po wynajęciu wszystkich mieszkań, bez wkładania nawet jednej złotówki, rentowność tej nieruchomości wzrośnie do ponad 8%. I teraz kolejny krok, czyli wymiana wyposażenia już po prostu na nowsze za kilka lat, wynajęcie po stawkach mniej więcej 200 zł więcej per mieszkanie, daje potencjał, żeby znowu ta rentowność doszła do 10%. No i nieruchomość znajduje się znowu na jednej z kluczowych ulic w pobliżu głównych urzędów właśnie w centrum Katowic, więc znowu tak zwana prime location, czyli dość bezpieczna inwestycja. Wreszcie dość duży budynek w centrum tak zwanej Nowej Pogoni, dzielnica Sosnowca, blisko od zabudowań Uniwersytetu Śląskiego, tam wydziały są dość rozrzucone po tym mieście. Ta kamienica znajduje się tak naprawdę w pobliżu każdego z kluczowych wydziałów w Sosnowcu. Jest tam prawie 40 mieszkań. Kamienica jest relatywnie dobrze wynajęta w chwili obecnej, bo są uzyskiwane ceny za metr kwadratowy mieszkań 20 zł, czyli to jest dwukrotnie więcej niż taka stawka typowo komunalna, czyli relatywnie zawarte już umowy najmu są dobre, ale są to umowy cywilnoprawne, czyli one będą wygasały w ciągu najbliższego pół roku do roku. I znowu cały budynek i same mieszkania mają potencjał stopniowego podnoszenia jakby ich jakości, a więc też i wynajmowania po wyższych stawkach. My te same mieszkania byśmy wynajmowali o co najmniej 50% więcej, gdyby tylko wymienić po prostu odpowiednie umeblowanie, może troszeczkę inaczej malowanie wykonać, wyremontować klatki schodowe, dać bramę wejściową oraz domofony. Takie proste działania, które nie wymagają dużych nakładów, pozwoliłyby podnieść rentowność tego budynku do 11% albo nawet i więcej w zależności od możliwości w ramach powiedzmy remontów mieszkań, być może wyodrębniania z jednego mieszkania dużego 60 metrów kwadratowych, stworzenia tam dwóch mieszkań. Pytanie, czy może w tej chwili byśmy idąc dalej odpowiedzieli na kilka z pytań. No było pytanie, z którego roku, w którym roku były wybudowane te kamienice. To może tak idąc właśnie po kolei, trochę interakcji dodamy. Więc na pytanie pana Mariusza na temat Bytomia odpowiedzieliśmy. Pani Natalia pytała, czy możliwa jest inwestycja ze strony osoby, która nie mieszka w Polsce i nie rozlicza podatków w Polsce. Oczywiście, że tak. Po pierwsze, inwestowanie w spółki z o.o. jest otwarte tak naprawdę zarówno dla osób fizycznych, Polaków mieszkających za granicą, obcokrajowców mieszkających za granicą, jak i spółek prawa handlowego działających w Polsce czy też za granicą. Są pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o udział jakby podmiotów zagranicznych. On nie może przekroczyć 50%, jeżeli chodzi o liczbę głosów w spółce, ponieważ sama spółka stałaby się spółką zagraniczną, ona też ma pewne ograniczenia inwestycyjne. Czy rozlicza podatki w Polsce? Też to nie ma problemu, ponieważ spółka działa w Polsce według polskiego prawa handlowego.
I wypłacając dywidendy, czy też w momencie, znaczy wypłacając dywidendy, zgodnie z prawem też musi potrącać tutaj lokalne podatki, tak zwany podatek Belki, 19%, tak jak przy obligacjach czy odsetkach od lokat bankowych. Ten podatek jest pobierany w momencie wypłaty dywidendy przez spółkę i płacony do Urzędu Skarbowego. Więc jakby cały obowiązek zapłaty podatku, jak i jego rozliczenia jest realizowany przez spółkę. Z tego względu ta cała operacja jest bardzo wygodna dla inwestorów, ponieważ no już nie trzeba robić zupełnie niczego. W momencie, kiedy się posiada nawet mieszkanie na wynajem, no pewne wymogi podatkowe są i jednak trzeba je wykonywać. Inwestycja grupowa ma tą zaletę, że jest zupełnie bezobsługowa. A ja tylko anegdotycznie dodam, że w jednej ze spółek CFI mamy inwestora, który jest Malezyjczykiem i mieszka w Malezji i wszystko dobrze działa i nie ma problemu. W którym miesiącu 2019 można liczyć na pierwsze wypłaty i jaka będzie ich częstotliwość? Panie Rafale, to może tak odpowiadając. W pierwszym roku, 2019 roku, raczej byśmy oczekiwali, że dywidenda będzie wypłacona po zamkniętym roku. Tu są dwa powody. Po pierwsze, żeby wypłacać zaliczki, spółka w 2018 roku będzie musiała wygenerować zysk. W zależności, jakie inwestycje będą jakby zrealizowane, ten zysk może być osiągnięty na poziomie 0, 1-2%, może być też nieznacznie poniżej 0. Ja tylko dodam, że to wynika po prostu z zapisów kodeksu spółek, dokładnie tak, do tego kodeksu zmierzałem. Handlowego. Czyli spółka, która w poprzednim roku miała stratę, nie może wypłacać zaliczek na poczet dywidendy w kolejnym roku. Nawet jeżeli to jest strata na poziomie 1 złotówki, bo my nie zakładamy, że strata w 2018 roku będzie duża, ale nawet jeżeli ona wyniesie 1 złotówkę, to po prostu kodeks spółek handlowych narzuca taki wymóg. W 2019 roku spółka bezwzględnie naszym zdaniem osiągnie zysk. No i wtedy już po zamknięciu 2019 roku będziemy wypłacić dywidendy już za cały rok obrotowy. Natomiast od 2020 roku, tak samo jak w CFI2 tak naprawdę, spółka będzie już mogła systematycznie wypłacać dywidendy. W CFI2 częstotliwość wynosiła 3 razy w ciągu roku. W przypadku Śląska no, nie została jeszcze podjęta decyzja na poziomie zarządowym, jaka byłaby częstotliwość. Być może będziemy wypłacać raz do roku, czyli po zakończeniu roku, czyli na wiosnę roku kolejnego, gdzieś w okolicach kwietnia to zwykle wychodzi, zanim księgowość zamknie rok, rada nadzorcza zatwierdzi sprawozdanie finansowe i zgromadzenie wspólników podejmie decyzję o wysokości dywidendy. Dążylibyśmy w każdym razie do tego, żeby z czasem jakby tą częstotliwość zwiększać, ponieważ to po prostu najbardziej przybliża ten model inwestowania do posiadania mieszkań. Nie mogę obiecać dzisiaj, że to będzie na przykład co miesiąc, ale na pewno naszą ambicją byłoby to, że wraz ze stabilizacją jakby spółki i tym, że te nieruchomości już będą wynajęte, żeby te wypłaty już były możliwie najbardziej regularne. Natomiast na Pana pytanie o to, jaki to będzie procent dywidendy, no to też nie odpowiemy dzisiaj. Z tych naszych modeli finansowych wychodzi, że to będzie, powinno być około 6-7% zwrotu w takim typowym roku, w którym nie będziemy sprzedawać mieszkań. To jeszcze odpowiadając na kilka dalszych pytań. Pan Marcin Sieniek, witamy serdecznie, Panie Marcinie. Pyta całkiem zasadnie o to, jak zamierzamy jakby sobie radzić z tak zwanym kwestią. Jeżeli chcemy wyremontować kamienicę, no to co zrobimy z lokatorami w trakcie remontu tychże kamienic? Pierwotnie mieliśmy faktycznie takie zamierzenia, że w momencie remontowania jakiejś tam kamienicy będziemy wszystkich albo część lokatorów przesuwali do innych budynków. I oczywiście w ramach CFI Śląsk taka możliwość też może istnieć, w ramach raczej jednego miasta, aniżeli przerzucania powiedzmy z Sosnowca do Chorzowa tychże lokatorów, bo myślę, że to zupełnie nie spotkałoby się z zainteresowaniem mieszkańców. Natomiast tak naprawdę nie planujemy prowadzić tych inwestycji i remontów przede wszystkim w taki sposób, żeby naraz i siłowo lokatorów realokować. Raczej podchodzilibyśmy do tego w ten sposób. Części wspólne oczywiście są remontowane i te remonty będą prowadzone po prostu bez wpływu, czy z możliwie małym wpływem na po prostu mieszkańców. No wiadomo, jak klatka jest malowana, no to trudno to zrobić bez wpływu, ale zasadnie instalacje wymienia. Tak jest, czy wymiana instalacji. Natomiast no,
te inwestycje będą prowadzone jakby bez powołania lokatorów. Puste lokale będą też remontowane jakby znowu bez uciążliwości, może poza hałasem. Natomiast w stosunku do mieszkań, które są zamieszkałe w danym momencie, po pierwsze, mamy powiedzmy takie rozwiązanie, jeżeli chodzi o podnoszenie czynszów w tych lokalach, jakby można powiedzieć dwutorowe. Jeden tor jest taki. Generalnie prawo pozwala na co pół roku podnoszenie czynszu w ślad za poniesionymi inwestycjami właśnie na remonty części wspólnych. I generalnie te czynsze, jeżeli na przykład wyremontujemy klatki za kwotę X, no to co roku 10% tejże kwoty możemy sobie, można powiedzieć, uzyskać we wzroście czynszu. Jakby to nie ma zupełnie wpływu na tych lokatorów. Możemy też ten czynsz odpowiednio dostosować wyżej, jeżeli byśmy wyremontowali mieszkania do takich lokatorów. I w ten sposób będziemy wychodzić z konkretnymi propozycjami do lokatorów. Przykładowo pani Ksińska, mieszkająca pod 13, czy byłaby pani na przykład zainteresowana wyremontowaniem pani mieszkania? Jeżeli ona by się, oczywiście w zamian za wyższy czynsz, gdyby ona się zgodziła, no to na okres remontu możemy jej zapewnić relokację na przykład do innego pustego lokalu w danej kamienicy. Bo znowu, one nie są w 100% zamieszkałe. W tym czasie remontujemy mieszkanie i następnie ze znacznie wyższym czynszem wraca do swojego mieszkania, no ale już ma ogrzewanie, ma wymienione podłogi, wymalowane ściany, czy w ogóle położone karton gipsy. Więc znowu chodzi w zupełnie wyższy standard. Generalnie nie dążymy do tego, żeby nie stosować jakby wyprowadzania lokatorów poza budynki, do zupełnie innych budynków nie należących do spółki, ponieważ jest to najbardziej kosztowne rozwiązanie. Chociaż też je stosowaliśmy oczywiście zawsze drogą polubownego po prostu porozumienia z lokatorami. Jeszcze dwa komentarze. Jest właśnie jeszcze jeden aspekt, który pozwala nam patrzeć bardzo optymistycznie w przyszłość. I on się paradoksalnie łączy z jednym z tych ryzyk, o których mówiłem. Mówiłem o ryzyku wzrostu cen wykonawstwa, cen remontów, cen budów. W ciągu ostatniego pół roku do roku obserwujemy w Polsce, no my, jak i w ogóle na całej branży, widać, że te ceny wzrosły bardzo znacząco, może nawet o 50%. To się przekłada na to, na możliwość legalnego wzrostu cen czynszów najmu, dlatego że one są opierane zgodnie z prawem o tak zwaną wartość odtworzeniową budynku. W momencie, kiedy rosną znacząco koszty wykonawstwa, no to rząd będzie po prostu podnosić, właściwie wojewodowie to oni dla poszczególnych miast ustalają tak zwaną wartość odtworzeniową, ona będzie musiała wzrosnąć, w związku z czym też te minimalne, komunalne tak zwane stawki czynszu będą rosły. I to jest jakby tak kolejne jest źródło, gdzie spodziewamy się możliwości wzrostu rentowności spółki. A odpowiadając jeszcze trochę inaczej na pytanie pana Marcina. Tak, rzeczywiście w Łodzi zakładaliśmy ten istotny element przenoszenia lokatorów między kamienicami. Życie trochę zweryfikowało, mówiąc całkiem szczerze, tę możliwość. No w Łodzi najprawdopodobniej będziemy właścicielem dwóch kamienic, bo te 5 milionów złotych, które kupiliśmy, one zostaną zagospodarowane przez dwie kamienice. Tę, na którą już podpisaliśmy umowę przedwstępną i tę, którą w tej chwili negocjujemy. No i między dwiema kamienicami, które są w dużej części wynajęte, po prostu tam jest za mało wolnych mieszkań, żeby przenosić. Też patrząc na te kamienice, które mamy zidentyfikowane na Śląsku, ten potencjał jest tutaj trochę mniejszy. Dlatego jednak w przypadku CFI Śląsk nastawiamy się przede wszystkim na strategię rentierską z takim uzupełniającym elementem właśnie remontowania czy to całej kamienicy, czy nadbudowy, rozbudowy i sprzedaży mieszkań. No dobra, zaraz wrócimy dalej do prezentacji. Jeszcze szybkie odpowiedzi, pan Rafał Krakowiak. Akurat w Dąbrowie Górniczej nie mamy poleconego notariusza. W memorandum informacyjnym polecamy notariusza w Katowicach, natomiast znowu do wypełnienia pełnomocnictwa na potrzeby właśnie objęcia udziału w spółce, o którym będziemy później mówić, to może być dowolny notariusz. Może być dowolny notariusz w Polsce, tak samo dla ludzi mieszkających za granicą, to może być dowolny zagraniczny notariusz. Takie pełnomocnictwo można po prostu nadać u każdego notariusza prawie że na świecie. Cała instrukcja jest też opisana właśnie w przypadku szczególnie tych zagranicznych sytuacji w pliku FAQ, częstych pytań, który jest w pakiecie inwestycyjnym. Kiedy kończy się rok obrotowy w tej spółce? Rok obrotowy w CFI Śląsk jest po prostu od 1 stycznia do 31 grudnia. Tu jeszcze kilka pytań. Pan Marcin Sieniek. Sieniek,
Pan Marcin zapytał o możliwość finansowania tychże inwestycji. Generalnie w CFI Śląsk dopuszczamy możliwość finansowania dłużnego poszczególnych inwestycji poprzez tak naprawdę dwie metody. Albo pożyczki od inwestorów, które raczej tutaj należałoby zakładać, że to będą po prostu, będzie droższe źródło finansowania, ponieważ inwestorzy, gdyby chcieli udzielić pożyczkę, nawet z częstą wypłatą odsetek do takiej spółki, no jednak by oczekiwali rentowności pożyczki na poziomie 6-7%. Natomiast drugą opcją, którą na pewno będziemy w przypadku tej spółki stosować w momencie, kiedy już będziemy mieli budynek w pełni albo częściowo już wynajęty z konkretnym planem inwestycyjnym, rozważamy sięgnięcie po finansowanie przede wszystkim do banków komercyjnych, chociaż banki komercyjne w mieszkaniówkę za bardzo nie lubią inwestować, jeżeli chodzi o wynajem, ale banki spółdzielcze przede wszystkim regionalne, czyli na przykład te działające na Śląsku, one tak naprawdę już patrzą tak po ludzku, można powiedzieć, inwestycje. Analityk kredytowy jedzie w ogóle na daną inwestycję, ogląda budynek i on jakby rozumie, o co chodzi. Mamy tutaj partnera zajmującego się pozyskaniem finansowania właśnie na terenie Śląska i przypuszczalnie dla dobrze wynajętych budynków będziemy wykorzystywać finansowanie dłużne, albo żeby odzyskać część finansowania i nabyć na przykład kolejną nieruchomość już z tych środków jakby kredytowych, albo po prostu część inwestycji przeprowadzić znowu na bazie kredytowania. Banki spółdzielcze tak naprawdę oferują tylko nie zawsze wyższe oprocentowanie niż banki komercyjne, więc to praktycznie 5-6% jako koszt finansowania, jeżeli znowu rentowność przed podatkami tej spółki jest docelowo będzie na poziomie 7-8%, więc efekt tego lewara będzie dawał tak zwany wyższy zwrot na zainwestowanym kapitale. Dobra. Pan Mariusz pyta, tak, jak mamy pytanie, to może przejdźmy przez nie. Pan Mariusz pytał o koszty zarządzania. Czy przy inwestycji w kamienicę rzędu 10 milionów złotych koszt miesięczny to 200 tysięcy? Nie. No na szczęście nie. Daleko byśmy nie zajechali przy takich kosztach. Może tak, jest kilka grup kosztów. Pierwszym kosztem jest samo zarządzanie najmem. Drugim kosztem jest zarządzanie spółką. A do tego dochodzą różne koszty typu, no nie wiem, wynajem biura, który jest powiedzmy pomijalny, ale opłaty za księgowość. Tak, no to wynajem biura to jest 200 zł miesięcznie, zwykle tego rzędu. No ale opłaty za księgowość, które są zależne od, to już będą mogły iść w kilka tysięcy złotych miesięcznie. Natomiast szacujemy, że mniej więcej łączne koszty zarządu to powinno być około 2% kapitału spółki rocznie. Czyli to mogłoby być około 200 tysięcy złotych, ale na poziomie rocznym, pewnie trochę mniej. Opłata, którą my pobieramy za zarządzanie spółką, tak jak było napisane w memorandum informacyjnym, to będzie, może dojdzie docelowo do 2% od wartości zainwestowanych środków. Czyli jeśli zbierzemy 10 milionów i zainwestujemy pełne 10 milionów, no to dojdzie to docelowo do 200 tysięcy rocznie. Gdybyśmy zainwestowali tylko 8 z tych 10 milionów, to ten procent będzie liczony od 8 milionów, a nie 10. Przy czym te 2% też będą osiągnięte dopiero nie od pierwszego roku funkcjonowania, tylko to jest bodajże 2021 rok. Więc jest też okres dojścia do tej pełnej opłaty administracyjnej. Więc de facto tak, no koszty to jest właśnie ta opłata administracyjna, czyli maksymalnie 2% zainwestowanego kapitału i drobne koszty związane po prostu z okołobiurowe, czyli biuro, księgowość, wsparcie prawne. W praktyce z innych spółek to się kształtuje na poziomie około 2 do 3 tysięcy miesięcznie, chyba że na przykład mamy zamknięcie roku i księgowi mają więcej pracy, więc ta faktura księgowa jest troszeczkę wyższa. No tak, ale mamy też założone w modelach rezerwy na przykład na obsługę prawną od strony budowlanej czy od strony właśnie lokatorskiej, więc to, no ale zakładamy, że te koszty nie powinny przekroczyć 2%. Okej. Okay. Teraz pytanie, jeszcze odpowiadając w tym ciągu pana Marcina Sienka. Nie, pokazywane na razie liczby nie zakładają lewarowania, czyli to są jeszcze wartości zwrotu z kapitału bez
Bez lewarowania, czyli tak naprawdę wykorzystanie lewarowania podnosiłoby jeszcze zwrot na zainwestowanym kapitale. I to są zwroty czysto gotówkowe, czyli też nie uwzględniają ewentualnego wzrostu wartości samych nieruchomości, samych aktywów. No, to znaczy, no informacyjnie, przykładowo jest zakładana amortyzacja księgowa budynku. To nie jest wydatek gotówkowy. To jest po prostu gotówka, która odkłada się w spółce, ale zmniejsza potencjał dywidendowy. No, po prostu to jest gotówka na przykład na dalsze inwestycje. Więc to też trzeba mieć pod uwagę, na względzie, że realna wartość spółki będzie troszeczkę większa niż te procenty, które pokazujemy. Pan Rafał pyta, czy w I to jest takim razie bardzo. pierwsza wpłata w styczniu, wypłata, przepraszam, w styczniu 2020, raczej w W kwietniu, kwietniu maju pewnie niż roku. Dokładnie tak. w. Pan Rafał, tutaj chyba to są najważniejsze dwa pytania pana Krzysztofa Szymczaka, jeżeli chodzi o zabezpieczenie do wypłaconych pieniędzy i ten czas funkcjonowania od pana Rafała, bo to się trochę łączy w jedną całość. Po pierwsze, spółki inwestowania grupowego, to może od tego zacznijmy. To nie jest jakby nasza jakaś tam chwilowa działalność. Nasza podstawowa od początku i zawsze do końca naszej firmy działalnością będzie zarządzanie najmem. Więc my też dążymy do tego, żeby każda z tych spółek mogła trwać równie długo właśnie z zarządzaniem najmem tych mieszkań, które tam powstaną. I CFI Śląsk nie ma okresu zamkniętego funkcjonowania. Znaczy, chcielibyśmy, żeby spółka należała jeszcze do naszych dzieci, wnuków i trwała jakby po lata. Powieki, no ale tak w dużym uproszczeniu, ona nie zostanie zamknięta na przykład za 5 lat. Bo dzisiaj nabędziemy budynki, które okej, powstawały na początku zeszłego wieku. Będziemy je remontować, żeby jeszcze powstały przez kolejnych 50, 100 albo 150 lat. No i starsze budynki są przecież rzeczywiście w naszych miastach. I jak spółka jako taka i jako nieruchomości jako takie, one będą w spółce trwałe. Natomiast sami inwestorzy, to jest związane jakby też tutaj ich bezpieczeństwem i własnością. Po pierwsze tak, sami inwestorzy mogą ze spółki wyjść także w okresie wcześniejszym. Tak naprawdę już pierwszego dnia po objęciu udziałów mogą już je sprzedać komuś innemu. To znaczy nie ma żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o sprzedaż udziału. To znaczy Ja co jakby, więcej, my pomagamy tak. znaleźć inwestorów, znaleźć nabywców dla tych udziałów i rzeczywiście w innych spółkach widać, istnieje jakiś tam niewielki, co prawda istnieje obrót tymi udziałami. Rynek to. Inwestorzy wchodzą, wychodzą ze spółek. Dokładnie tak. Czyli praktycznie od pierwszego dnia, ale pewnie tak to się nie będzie działo de facto, ale nie wiem, po kwartale, bo akurat coś się stanie, nie wiem, inwestor zmieni po prostu filozofię życiową albo jakieś koleje losu tego doprowadzą do tego, że będzie musiał sprzedać udziały, znaczy będzie chciał wyjść ze spółki, lub też po prostu po 2, 3, 5 latach będzie chciał tą spółkę opuścić. To ma po pierwsze dwie metody opuszczenia spółki. Pierwsza to właśnie jest ta sprzedaż, która od pierwszego dnia jest możliwa. I cena sprzedaży, za ile on sprzeda udziały, zależy tylko i wyłącznie od ustaleń jego i osoby nabywającej. Czy tak naprawdę jest to czysta kwestia rynkowa. W praktyce po CFI 2 widzimy, że ceny, które się kształtują tam udziałów, one są związane z tym, za ile udziały można nabyć. A kolejne udziały, czyli bo spółka będzie otwarta dla nowych inwestorów w kolejnych transzach, w momencie, kiedy będą się pojawiały kolejne nieruchomości. Koszty wejścia do spółki, one będą się już różniły. To znaczy, jeżeli dzisiaj Państwo w pierwszej transzy za 10 milionów kupią kamienicę o wartości 10 milionów złotych i wartość tych nieruchomości wzrośnie, no to oczywiście nowi inwestorzy wchodzą do tej spółki to już będą chodzili też po innych wartościach inwestycyjnych. Więc także sprzedaż tych udziałów będzie Nie o wiem innych jednak, czy wartościach. musimy teraz wchodzić w jakby szczegóły tego, jak rynek czy będzie wyceniał udziały. Myślę, że no ważne jest to, że spółka ma docelowo istnieć dłużej niż my na tym świecie. Można z niej wyjść trochę szybciej niż po naszym Tak. zgonie, poprzez albo sprzedaż udziałów, albo poprzez ich umorzenie. Myślę, że to są te. Tak, najkrócej podsumowując, to jest odpowiedź na te pytania. Ale jeszcze tylko o tym umorzeniu, bo pytanie też, jak jest zabezpieczony ten kapitał? Tak, bardzo ważne pytanie. I po pierwsze tak, nie mówimy, że na przykład gwarantujemy 7% w skali roku, ponieważ naszym zdaniem i wielu tak naprawdę obserwatorów rynku, gwarantowanie jakichś zwrotów, zysków jest tak naprawdę pewną fikcją. My mówimy raczej tak, mamy konkretny plan,
Mamy konkretne doświadczenie, mamy konkretne przykłady tego, co dokonaliśmy i za chwilę nawet je pokażemy. Na bazie tego, co my prezentujemy, chcemy razem przeprowadzić inwestycje, która nie jest pozbawiona ryzyka. Też, oczywiście, no i ja o nie tym mówimy ryzyku otwarcie. też wprost mówimy, ale no, na bazie tych doświadczeń wierzymy, że te 6-7% jest realne do uzyskania w takim modelu. Docelowo być może więcej, być może średnio rocznie. Być może więcej docelowo. Mhm, dokładnie tak. Natomiast jeszcze wracając do zabezpieczenia. Te pieniądze zostaną w głównej mierze przeznaczone na zakup nieruchomości. Tak? W księgach wieczystych tych nieruchomości będzie widniała spółka, nazwa spółki. Oczywiście jest tak, że no po drodze różne rzeczy mogą się zdarzyć, no ale do tego też wprowadziliśmy różne zabezpieczenia. Na przykład zgodnie z umową spółki nie wolno jest tam inwestować w nic innego niż nieruchomości, albo ewentualnie jednostki funduszy pieniężnych, czyli takich najbardziej bezpiecznych funduszy inwestycyjnych, które są po prostu lepiej oprocentowane. To jest ekwiwalent lokaty bankowej, tylko lepiej oprocentowane. Więc w momencie, jeżeli będziemy trzymać pieniądze na remonty kamienic i te remonty nastąpią za pół roku, no to na te pół roku możemy kupić takie jednostki funduszy pieniężnych. Bardzo bezpieczna lokata po to, żeby te pieniądze nie leżały na koncie wyższym, tylko pracowały. Nie wolno, no, a do innych wielu czynności wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej, a w Radzie Nadzorczej będą siedzieli też przedstawiciele wspólników niezwiązanych z MZUR. Tak więc po to, żeby zaciągnąć, czy to w ogóle kupić kamienicę, czy zaciągnąć jakiekolwiek zobowiązanie, będziemy musieli mieć zgodę Rady Nadzorczej. Tak? Dokładnie tak, czyli jednego członka Rady Nadzorczej oczywiście Państwo już poznali na samym wstępie prezentacji, mianowicie Sławek Motor jest jednym z członków Rady Nadzorczej. Dwóch członków Rady będzie wybieranych spośród tych inwestorów, którzy w tej pierwszej tutaj rundzie inwestowania staną się udziałowcami. Każdy będzie mógł, tak samo jak w każdej poprzedniej spółce CFI, złożyć swoją kandydaturę. No i to już głosy udziałowców, no, gdzie my w takim głosowaniu po prostu nie bierzemy udziału, ponieważ no, oficjalnie z tego wychodzimy. To jest decyzja tylko i wyłącznie inwestorów spółki. Wybierają po prostu nowych, dodatkowych członków Rady Nadzorczej. Ci członkowie są zaangażowani między innymi w podejmowanie tych decyzji, także i decyzji właśnie co do kredytów i finansowania. My oczywiście też sami jesteśmy inwestorem. No, spółki grupy MZUR zainwestowały 100 tysięcy złotych w MZUR CFI Śląsk, ale nie będziemy przy wyborze tych pozostałych członków Rady Nadzorczej nigdy nie korzystamy z prawa głosu, zawsze się wstrzymujemy po to, żeby to rzeczywiście były osoby zupełnie niezależne i niepowiązane z nami. Widziałem, że pan Marcin pytał jeszcze o to, jaki byłby zwrot, gdybyśmy się lewarowali, czyli gdybyśmy korzystali z finansowania dłużnego, zewnętrznego. Nie sposób na to pytanie jest odpowiedzieć tak prosto, dlatego że to zależy od wielu zmiennych, od tego, jaki byłby stosunek kapitału dłużnego do kapitału własnego, o to, na jaką marżę byśmy uzyskali, jaką marżę byśmy musieli płacić bankowi, od tego, jak się będą kształtowały stopy procentowe w Polsce. No, jeszcze są inne czynniki, więc trudno jednoznacznie na to pytanie odpowiedzieć. No, na pewno chociażby ze względu na to, że spółka docelowo może stać się składową REIT-u, jeżeli oczywiście udziałowcy na to wyrażą zgodę. No, chociażby ustawa o REIT-ach definiuje maksymalną jakby strukturę, więc też finansowanie dłużne nie będzie przekraczało 33% aktywów. Taki limit jest nakładany na przykład przez ustawę. Jeśli obecny projekt ustawy się dokładnie, utrzyma. Dokładnie tak. Więc na przykład to byłaby jedna granica, której nie chcielibyśmy przekraczać. Pewnie ona byłaby zdroworozsądkowa, żeby zbyt dużego ryzyka na spółkę właśnie tych zmian 100% nie nakładać. Niemniej na pewno zastosowanie finansowania dłużnego jeszcze by tą rentowność zwiększała. No i też pytanie pana Rafała Krakowiaka, jeżeli chodzi o ryzyko zmniejszenia wartości rynkowej zakupionych nieruchomości, czy ryzyko spadku przychodów. Jak to będzie wpływać, może wpływać na przychody udziałowców? Są jakby dwie kwestie. Pierwsza kwestia to jest prognoza dywidendy. Teraz dywidenda jest pochodną tak naprawdę czynszów, które będą uzyskiwane przez te nieruchomości. To może nawet Sławek by więcej dodał, bo dłużej inwestuje w sumie w nieruchomości niż na przykład ja czy MZUR jako MZUR Investments. Ale tak naprawdę od czasów
od kiedy są notowane czynsze w Polsce, czyli dobrze ponad 15 lat, nie było sytuacji takiego jakiegoś głębokiego spadku czynszu. Nawet 2009 rok, kiedy mieliśmy kryzys na rynku, znaczy 8 to była górka, 2009 to był dołek pokryzysowy, czyli spadek cen nieruchomości, on nie przełożył się na spadek czynszów. To jest czynsze zahamowały być może w miejscach, gdzie były ewidentnie napompowane, czyli powiedzmy w Śródmieście, Warszawy, jakieś mieszkania premium, no to tam mogły pewnie spaść. Natomiast generalnie na takim szerokim rynku, szczególnie w szczególności w miastach, gdzie one te czynsze nie rosły radykalnie, tylko się zatrzymały we swoim wzroście. Dlaczego? Jest tutaj kilka jakby takich fundamentalnych czynników. Po pierwsze, nawet jeżeli jest kryzys i nawet rośnie bezrobocie, to ludzie gdzieś muszą mieszkać. Jakby zainteresowanie mieszkaniami no, nie zmniejsza się jakby z dnia na dzień. No może już ludzie przestają kupować mieszkania na swoją konsumpcję, ale cóż, no gdzieś mieszkać trzeba. I nawet częściej to taki kryzys zachęca do mieszkania w mieszkaniu na wynajem, bo o, nagle mam ten kredyt we franku, frank zdrożał, muszę sprzedać to mieszkanie, z niego się wyprowadzić i muszę coś wynająć. Więc nawet to działa w drugą stronę i taka sytuacja kryzysowa może pomagać. Po drugie, w długim terminie wynagrodzenia rosną. Nawet jeżeli mamy chwilowe zahamowanie gospodarcze, no to znowu wynagrodzenia w ostatnich latach w Polsce one nie spadały, one też się zatrzymywały. Inflacja, mieliśmy okresy krótkiej deflacji, ale jednak inflacja rośnie do góry. Czynsze są pochodną zarówno cen nieruchomości, ale przede wszystkim też zasobności portfeli Polaków i dochodów. I znowu polityka rządowa w obecnej chwili raczej sprzyja temu dochodowi rozporządzalnemu też możliwości właśnie tych wzrostów czynszów. No i warto też pamiętać, że przez jeszcze co najmniej 20 lat będziemy w Polsce mieć duży deficyt mieszkań, a nie nadmiar mieszkań. Więc mieszkanie nadal będzie po prostu poszukiwanym towarem. Okej. Dobrze. Odpowiadając, bo to pytanie miało dwie części. Tak? Znaczy, jeżeli natomiast spadną ceny nieruchomości, to nie spodziewałem się, żeby to miało jakiś wpływ na dywidendy wypłacane, dokładnie. Dlatego że wtedy po prostu nie będziemy sprzedawać tych mieszkań. No, jakby no, z natury cała strategia opiera się raczej o trzymanie mieszkań. Gdyby było tak, że nagle ceny spadną tak, żebyśmy musieli mieć stratę na sprzedaży mieszkań, to po prostu ich nie będziemy sprzedawać, będziemy je wynajmować, zaczekamy 3 lata. No okej, może to będzie oznaczało, że przez 3 lata udziałowcy nie uzyskają 10% w danym roku, tylko to nadal będzie 6 czy 7, ale to będzie odroczony zysk, a nie strata. Natomiast też odpowiadając jakby trochę wprost. Oczywiście kupując cały budynek hurtowo uzyskujemy dość duży rabat. Znaczy średnia cena za metr kwadratowy tych mieszkań, które będą nabywane w ramach tych kamienic, jeżeli już wydzielimy sobie lokale użytkowe, które są jednak innym gatunkiem jakby inwestycyjnym, one są poniżej 2000 zł za metr. Więc wyodrębnienie każdego lokalu i wpuszczenie go do sprzedaży na rynek już wtórny, ale już jako pojedynczego mieszkania, no pozwala w stanie ruiny kompletnej sprzedać je za jakieś 2500-3000 zł w chwili obecnej, a po remoncie nawet 5, jeżeli to jest mała kawalerka, 6000 zł, bo dzisiaj takie ceny są osiągalne właśnie na tych rynkach dla małych mieszkań. Więc sam fakt kupienia okazyjnie całej nieruchomości, podzielenia jej na części, przygotowania jej tak naprawdę do takiego podziału i w razie czego bycia gotowym do sprzedaży już daje w ogóle na samym początku możliwość uzyskania zysku, nawet jeżeli ceny by spadły. Bo i tak kupiliśmy całe nieruchomości poniżej rynku, co jest też jakby ważny aspekt. I dwa pytania pana Rafała Krakowiaka, też bardzo ciekawe. Przekształcenie udziałów na RIT-y. Co w tym przypadku z udziałowcem, kto nie będzie chciał wejść w RIT-y? Generalnie nie mamy jakby 100% odpowiedzi, natomiast... Chyba nawet 50% nie mamy. Nie, panie Rafale, to jest tak, że nawet jeszcze nie ma ustawy, jest projekt ustawy, to jest trzecia wersja tego projektu ustawy o RIT-ach, kompletnie różna od pierwszej i mocno różna od drugiej. I ja nie wiem, czy ona jest ostatnia, czy będą jeszcze dwa różne projekty. Nie mówiąc już o jakichś rozporządzeniach ministerialnych, wykonawczych przepisach. Więc nie mamy pojęcia na dzisiaj, jaki będzie kształt ustawy o RIT-ach. Tym bardziej nie jesteśmy w stanie określić jakichś szczegółów tego, jakie będą zasady przekształcenia. To, co mogę zagwarantować, to jest to, że nikogo nie zgwałcimy, żadnego udziałowca nie zgwałcimy do tego, żeby zamienił swoje udziały w spółce z o.o. na akcje w RIT-ie. Więc o to możecie być Państwo spokojnie odpowiadając na drugą część Pana pytania. Natomiast no, ja bym antycypował, że REIT to jest tak naprawdę sposób sprzedaży takiej spółki z o.o. na giełdzie.
Elity, mając pewne, powiedzmy, udogodnienia podatkowe i nadzorcze i wejście na szeroki rynek, mogłyby mieć dodatkową wartość w stosunku do tych udziałów. Więc ja bym raczej antycypował, że jeżeli ktoś by po prostu nie chciał skonwertować się z udziałów na akcje Elitu, no to mógłby je sprzedać do takiej spółki, bo przypuszczalnie to byłaby sprzedaż albo jakaś konwersja, zapewne z odpowiednim zyskiem. I to takim zyskiem raczej nie związanym z samymi nieruchomościami, ale też z samą wartością konstrukcji. Ale na dzisiaj to jest jakby pisane zupełnie palcem po wodzie, bo nie mamy jeszcze konkretnych przepisów, na bazie których można się oprzeć. Budownictwo społeczne może obniżyć czynsze w kraju w najbliższych latach. Teoretycznie tak. Teoretycznie tak, praktycznie się tego w ogóle nie boimy. Proszę zwrócić uwagę, że Mieszkanie Plus, bo rozumiem, że mówimy o tym programie, istnieje już formalnie bodajże trzeci rok. Zdaje się, że oddanych zostało kilkaset mieszkań dotychczas i to takich, które zostały zaczęto je tworzyć, budować, zanim ktokolwiek usłyszał o Mieszkaniu Plus. W międzyczasie koncepcja się zmieniła dość radykalnie, od najmu z dojściem do własności do dzisiaj bardziej gorącym tematem są dopłaty do najmu. Tak naprawdę, mówiąc szczerze, nie wierzymy, żeby w ciągu najbliższych lat tak dużo się wydarzyło, jak zapowiada rząd. Na pewno coś się wydarzy, natomiast już proszę zwrócić uwagę na to, co rząd bardzo konsekwentnie powtarza. Ten program Mieszkanie Plus jest odpowiedzią na problem osób, których nie stać na wynajem komercyjny. Czyli Mieszkanie Plus jest adresowane do innej grupy potencjalnych najemców niż będą adresowane nasze mieszkania w ramach CFI Śląsk. Dlatego nie boimy się, a jeszcze biorąc pod uwagę skalę deficytu mieszkań w Polsce, także na Śląsku, no to myślę, że jeszcze przez wiele, wiele, wiele lat nie będzie żadnego problemu związanego z budownictwem społecznym. Ja bym tutaj nawet dodał konkretny przykład, bo jedną z takich flagowych inwestycji Mieszkania Plus ma być osiedle na dzielnicy Janów w Katowicach. To znowu jest dzielnica, która nie cieszy się najlepszą opinią. Akurat ta inwestycja po pierwsze ma szansę zwiększyć wartość całej dzielnicy i okolicy, ponieważ nagle się pojawi dość duże osiedle ludzi raczej młodych, raczej z dziećmi, bo właśnie do tego typu odbiorców są te mieszkania kierowane. To nie jest nasz typowy najemca. Nasz typowy najemca to jest absolwent uczelni, pojedyncza osoba, może para, ale raczej nie rodzina z trójką dzieci. To będą odbiorcy tychże mieszkań. I raczej właśnie tego typu inwestycja wesprze okolice i raczej zachęci do tego, żeby na przykład tam też usadowić mieszkanie z kawalerkami, znaczy budynek z kawalerkami. On będzie uzupełniał tak naprawdę tą strukturę. Naszym zdaniem z tej strony zupełnie nie ma zagrożenia, przede wszystkim ze względu na skalę deficytu. No dobrze, to póki jeszcze kolejne pytania powstają, to idźmy dalej. Bo dużo mówiliśmy faktycznie model, jak to działa, nasze pomysły, dużo odpowiedzi. Ile mają lat, czy mają przykłady górnicze? Pani Halina, zaraz odpowiem. Wiem, że Pani też jest częściowo ze Śląska, więc no to są oczywiście ważne pytania. Więc tak, odniesiemy się do konkretnych przykładów, bo żeby nie być gołosłownym, po prostu. To nie jest tak, że inwestowanie w kamienice to jest świeży pomysł, to jest coś, co robimy już od praktycznie 5 lat. Pierwszą kamienicę osobiście ze Sławkiem nabywaliśmy w 2013 roku. To jest ta kamienica, budynek po prawej, na ulicy Pabianickiej 35 w Łodzi. To była inwestycja w ogóle zrealizowana z własnych środków. Tam był mój prywatny kapitał Sławka i kilku innych osób. Oczywiście to były czasy, kiedy nieruchomości były jeszcze tańsze, czyli kupowaliśmy nieruchomość za niecałe 1000 zł za metr. Dzisiaj to jest tylko niewiele więcej, więc ciągle operujemy na takich, powiedzmy, szalonych liczbach dla osób, które jakby nie działały na tym rynku. Całą kamienicę wyremontowaliśmy, stworzyliśmy ponad 30 mieszkań, osiągnęliśmy bardzo, bardzo dobry zwrot na naszym zainwestowanym kapitale. Ten projekt trwał 2 lata. I następnie zrealizowaliśmy trochę większy projekt budynku na ulicy Targowej. To był pierwszy projekt w ramach CFI 1. Pierwsze CFI, które były jakby takim, można powiedzieć, pilotażem tego całego modelu. Kamienica została w pełni wyremontowana, nadbudowana, zostały wszystkie instalacje wymienione, czyli znowu stoalet, który był w częściach wspólnych, brakiem ogrzewania. Dzisiaj to jest sposób budynek z XXI wieku. Mogą Państwo go obejrzeć bardzo łatwo, wchodząc na przykład na kanał YouTube.
Jeżeli wpiszecie Targowa 55 Łódź, możecie obejrzeć film promocyjny tego budynku, zobaczyć, jak wyglądają nasze inwestycje, jak wyglądają mieszkania, które w ogóle są przez nas stworzone. Jesteśmy z tego tak naprawdę dumni. I tutaj inwestorzy, którzy zaangażowali się na prawie 3 lata, zarobili około 13% w skali roku. To oczywiście tego typu projekty, one mają po pierwsze zamknięty okres finansowania, one się nie powtarzają. Ryzyko w takich projektach jest znacznie większe niż budynku takich CFI rentierskich jak CFI Śląsk, ale to pokazuje, że tak naprawdę wiemy, jak przeprowadzać tego typu inwestycje. No i wreszcie też... Łącznie z negocjacjami z, no, dokładnie tak. Z lokatorami, bo na Pamieńskiej tam było, jeśli dobrze pamiętam, chyba 13 lokali zajętych tak. przez rodziny, z którymi się pożegnaliśmy na Targowej, to było 7 albo 8 rodzin, z którymi się pożegnaliśmy w bardzo kulturalny sposób. Więc, no, i to... Te trzy inwestycje, które widzicie Państwo na tym slajdzie, ci z Was, no, którzy są na webinarze, no to są tylko już zakończone inwestycje. Ostatnia z nich, czyli ten nowy budynek po lewej, w tej chwili się kończy meblowanie. Właściwie trzy z czterech kondygnacji są już ukończone. No ostatnim za chwilę zakończymy meblowanie i wprowadzać się tam najemcy. Oprócz tego mamy jeszcze około 10 dużych inwestycji, gdzie jesteśmy na różnych etapach remontu. Niektóre z nich mamy nadzieję skończyć w ciągu kilku miesięcy. Dobrze. Jak przystąpić, o to może za chwilę. Jeszcze szybko odpowiem na pytanie Pani Haliny. Strona techniczna kamienic. Ile mają lat? Generalnie wszystkie są sprzed II wojny światowej. Jedna z nich może być mniej więcej z lat 20. Pozostałe to jest między powiedzmy 1900 a 1920 rokiem. Czyli około 100 lat. Natomiast gdybym policzył średnią wieku budynków w centrum Katowic, centrum Bytomia, Sosnowca, Łodzi, to ona będzie wynosiła pewnie 100-150 lat. Więc to jest sposób przeciętny budynek. One nie są jakoś nadzwyczajnie stare. I znowu, jeżeli popatrzymy, nie wiem, na Toruń czy Kraków, to tam średnia to jest, nie wiem, 300-500 lat, więc nie zakładałbym, że te budynki gdzieś mają się zapaść pod ziemię. Przypuszczalnie przeżyją bloki właśnie z wielkiej płyty, które powstawały już po wojnie. Natomiast czy mają jakieś szkody górnicze? Tutaj już odpowiadam bardzo specyficznie. Każdą z tych nieruchomości oglądaliśmy, tudzież oglądaliśmy razem z konstruktorem. My, mówiąc my, mam na myśli mnie osobiście, oraz nasz zespół konstrukcyjny, czyli osoby, które zajmowały się remontami kamienic, są z wykształcenia i z doświadczenia po prostu budowlańcami. Żadna z tych kamienic nie wskazywała typowych jakby szkód górniczych. Dlaczego? Jakby trzy aspekty. Po pierwsze, region był górniczy tak naprawdę od końcówki XVIII wieku, więc każdy budynek, jaki tam był stawiany, on jest budowany już z myślą o szkodach górniczych. To jest jakby po primo. Technicznie one są przygotowane na pogorszone jakby warunki geologiczne. Po drugie, w momencie, kiedy jeszcze w większości kopalnie działały, to tak naprawdę każda kopalnia musiała ułożyć i do dzisiaj tak jest, że musi finansować naprawianie szkód górniczych w przypadku budynków. Po trzecie, dzisiaj tak naprawdę górnictwo na Śląsku no już z miast się wyniosło, znaczy na terenie Katowic działa jeszcze tylko kopalnia Wujek i Murski Staszic, jeden ruch i one praktycznie będą za chwilę zamykane. Znaczy fedrowania pod centrum Katowic na przykład nie ma i pod zabudową mieszkalną też nie ma, ponieważ tak zwane filary ochronne są po prostu tworzone pod zabudową mieszkalną. Analogicznie Chorzów, ta kamienica oraz Sosnowiec, w ogóle w Zagłębiu już nie działa żadna kopalnia, więc jakby to są budynki już poza w ogóle strefą jakiegokolwiek oddziaływania górniczego. Pod centrum Bytomia też się już nie fedruje od lat. No i po czwarte, znowu, wizualnie po prostu byliśmy w tych budynkach, oglądaliśmy piwnice, przykładowo kamienica w Chorzowie jest dodatkowo wzmocniona, jeżeli chodzi o stronę górniczą, czyli poza sklamrowaniem i spięciem jakby budynku już wykonanym przypuszczalnie znowu przed wojną. Budynek na przykład ma wymienione w ramach fundamentów, ma wzmocnienie po prostu blokami stalowymi i wymianą wszystkich strop. Więc znowu, te budynki są w takim stanie, powiedzmy, dobrym, jak na kamienicę, może w stosunku do tego, co zdarzało mi się widzieć, to są nawet i czasem bardzo dobrym stanie i jakby śladów, nie wiem, szkód górniczych czy istotnego zawilgocenia po prostu tam nie ma, czyli też i zagrożenia technicznego.
Każde tego typu aspekty są przez nas analizowane, no i też komunikowane Radzie Nadzorczej przed w ogóle podjęciem decyzji o zakupie takiego budynku. No dobra. No dobrze, to. Czekamy na ewentualnie dalsze pytania. No i tak naprawdę sedno, jeżeli Państwa zainteresowaliśmy, jeżeli chcieliby Państwo spróbować zarówno z niewielką kwotą, jak i większą kwotą i chcieliby Państwo w sposób mieć swój udział w jednej z kamienic, w kilku kamienicach, a może jeżeli więcej nas się zbierze, to może i kilkunastu kamienicach na terenie Śląska, to zapraszamy oczywiście do przystąpienia do spółki. Zbieramy kapitał do 12 sierpnia. I to jest tak zwana pierwsza transza inwestorów. Ta transza ma kilka jakby, można powiedzieć, nie wiem, przewag, udogodnień, poza tym, że może wylosować jakby kolację ze Sławkiem i poznać tego bardzo ciekawego człowieka. Mogą się Państwo znaleźć, jeżeli będą chcieli, na tabliczce upamiętniającej na jednym z budynków, który będzie podlegał właśnie rewitalizacji. Będą Państwo mieli też jakby możliwość wystartowania w tych wyborach do Rady Nadzorczej, czyli niezależnie czy ma się 10 tysięcy złotych kapitału tego początkowego, czy też więcej, każdy inwestor może wystartować. I kilka jeszcze innych udogodnień, które są w memorandum informacyjnym opisane. Natomiast technicznie dalej, co będzie się działo dalej? Do 12 sierpnia, jeżeli są Państwo zainteresowani, po pierwsze, w ramach pakietu inwestora, który jest do pobrania na stronie mzuri.cfi.pl, po zapisaniu się do naszej bazy newsletter, można pobrać pakiet inwestora lub też po napisaniu maila na adres mailowy, który pokażemy, który za chwileczkę tutaj jest wyświetlony, czyli Śląsk, Slask, oczywiście polskich znaków nie ma, małpa.mzuri.cfi.pl. Mogą Państwo uzyskać taki pakiet inwestora, tam jest więcej informacji na temat spółki udzielonych. Jest tam też umowa przedstępna spółki. Wystarczy ją wypełnić w dwóch elementach, znaczy swoje dane osobowe plus ile Państwo chcą objąć udziału i następnie drukują Państwo taką umowę, podpisują, robią skan albo zdjęcie i wysyłają nam, odsyłają mailową na adres, który właśnie jest podany na tym slajdzie. Odsyłamy taką umowę zwrotnie, podpisaną z naszej strony i po otrzymaniu takiej umowy, po pierwsze, mają Państwo 3 dni na dokonanie wpłaty zaliczki. To jest zaliczka zwrotna 10%, zwrotna w tym sensie, że gdyby miało się okazać, że do 12 sierpnia nie osiągniemy pułapu kapitału, który jest racjonalny dla tej spółki, no tutaj no, ale wydaje nam się, że się uda, bo idziemy szybciej niż Łódź. W Łodzi osiągnęliśmy 5 milionów, to było 2 razy więcej niż ten pułap, który sobie jako minimum postawiliśmy, więc jestem przekonany, że tutaj to nie nastąpi. Czyli po umowie przedstępnej i jej odesłaniu 3 dni na wpłatę zaliczki i 7 dni, żeby przygotować pełnomocnictwo notarialne i przesłać je do naszego centralnego biura w Warszawie. Wzór do udzielenia pełnomocnictwa jest też w pakiecie inwestora. I to jest ważne, bardzo ważny dokument, bo bez tego fizycznie nie jesteśmy w stanie przeprowadzić samego podniesienia kapitału. I bardzo ważne jest, żeby to pełnomocnictwo było o takiej treści, jak we wzorze. Dokładnie tak. Dokładnie czyli, takiej treści. Czyli notariusze często mają jakby zapędy, żeby różne rzeczy zmieniać, poprawiać i tak dalej. Gdyby Państwa notariusz miał takie zapędy, to prosimy po prostu o kontakt z nami, żebyśmy to potwierdzili z naszym prawnikiem. Albo zmianę notariusza. Dokładnie tak, żeby nie było niespodzianki po prostu w momencie, kiedy będziemy robić podniesienie, że o, tutaj na przykład czegoś nam brakuje i nie możemy wykonać tego podniesienia. To jest do 12 sierpnia, czyli następne 10 dni. 12 sierpnia lub dzień po będzie informacja, ok, czy zebraliśmy odpowiedni kapitał. My jesteśmy przekonani, że to się uda, ale formalnie harmonogramem tak to będzie wyglądało. I prześlemy Państwu wezwanie na adresy mailowe, z których będą przechodziły właśnie te umowy. Informacje, ok, uruchamiamy już pełne zebranie kapitału. Mają Państwo 7 dni na wpłatę pozostałej kwoty. I w tym czasie, nawet jeżeli ktoś 12 sierpnia prześle umowę, no to znowu ma tych 7 dni jeszcze na to pełnomocnictwo plus tą wpłatę. I czyli około 20 sierpnia już będziemy mieli skompletowane środki oraz wszystkie dokumenty. I w przeciągu właśnie końca sierpnia lub początku września przeprowadzimy formalne podwyższenie kapitału spółki. Tutaj jeżeli... Zapewne we wrześniu, bo czekamy jeszcze na rejestrację zmiany
KRS, z tego co pamiętam, która może Tak, to trochę jest od obowiązywać. nas niezależne, bo zależy od tego, kiedy ostatnia zmiana umowy spółki zostanie zarejestrowana przez sąd rejestrowy. Natomiast no, będziemy chcieli to we wrześniu przeprowadzić. Znowu, kiedy to zostanie zarejestrowane przez KRS, to już jest od nas niezależne. Pewnie gdzieś w październiku. Dokładnie tak. Natomiast no, formalnym momentem to jest oczywiście zawarcie umowy, samej przyjęcie uchwały o podniesieniu kapitału. Rejestracja w KRS-ie to jest formalność. Nie zdarzało nam się, żeby z tego powodu KRS miałby wstrzymywać. To czasami się Spółka po prostu może rozgrywa. normalnie funkcjonować Dokładnie też tak. bez rejestracji tego w KRS-ie. Dokładnie tak. No Więc dobrze, z naszej strony to właściwie tyle. Na wiele pytań już odpowiedzieliśmy, więc gdyby się jeszcze jakieś pojawiały, to oczywiście zapraszamy do zadawania kolejnych pytań. Okej, widzę, że nadchodzi. Jak będzie wyglądał proces podwyższania kapitału w kolejnych rundach? No, właściwie bardzo podobnie. Znaczy, przewidujemy, że jeszcze jesienią tego roku będziemy chcieli przeprowadzić kolejną rundę. Znowu będzie jakiś okres, kiedy będzie otwarte okno. Będzie należało tak samo przesłać podpisaną umowę przed wstępem objęcia udziałów, wpłacić zaliczkę po wezwaniu i po wezwaniu wpłacić resztę kapitału i dosłać pełnomocnictwo. My wówczas no, przeprowadzimy samo objęcie udziałów, złożymy wniosek o rejestrację w KRS-ie i dokładnie ten sam mechanizm. Dla Państwa, znaczy na przykład dla inwestorów, którzy w pierwszej rundzie weszli do spółki, pojawienie się nowych inwestorów nie wymaga jakichś działań formalnych. To znaczy pełnomocnictwo, które Państwo na początku zawierają, już jakby zawiera wszystkie przypadki działań, które normalnie się podejmuje w ramach zgromadzenia udziałowców, czyli mają Państwo jakby nie mają konieczności jakby wykonywania niczego faktycznego. Przed każdym takim zgromadzeniem, także podniesieniem kapitału, oczywiście informujemy wszystkich inwestorów zgodnie z prawem i umową spółki. I Państwa pełnomocnik, który właśnie w tym pełnomocnictwie jest wymieniony, ma obowiązek głosować wedle Państwa jakby instrukcji. Więc jest czas na udzielenie tych instrukcji. Jeżeli Państwo nie udzielą, no to ten pełnomocnik głosuje zgodnie z wszystkimi inwestorami. Tak, dokładnie tak, więc nie trzeba się fizycznie jakby pojawiać już na samych zgromadzeniach udziałowców. Oczywiście wszystkich zachęcamy i zapraszamy. Natomiast no, bezobsługowość jakby tego sposobu inwestowania skutkuje tym, że dotychczas chyba mieliśmy jednego tylko udziałowca na zgromadzeniu. Ale na dwóch czy trzech na dwóch czy trzech, tak, tak, ale bo to jest jedna i ta sama osoba. Tak, natomiast biorąc z 500 inwestorów, no to można powiedzieć, że większość różnych spółek CFI, większość z tej możliwości po prostu nie korzysta i robi wszystko zdalnie. Pan Bartłomiej pyta, czy będzie jakaś wyższa opłata od udziału w kolejnych rundach. Rozumiem, że chodzi o kolejny transz, kolejne podwyższenia kapitału. Powiedzmy tak, w tej jesiennej nie przewidujemy takiej opłaty. Między innymi dlatego stworzyliśmy te zachęty dla osób, które zechcą być takimi członkami założycielami w pierwszej tej rundzie, która się kończy 12 sierpnia. Dlatego to ma być zachęta, dlatego że nie będzie wyższej opłaty jesienią. Natomiast gdybyśmy w przyszłości planowali kolejne transze, no to wtedy to rozważymy. Najprawdopodobniej tak, no bo po to, żeby trochę zrekompensować trochę ryzyko, także jakby okres oczekiwania na pierwsze wypłaty dywidendy, zapewne wtedy już będą podwyższone opłaty. Natomiast no dzisiaj nie jestem w stanie określić ich wysokości, dlatego że nawet nie wiem, czy i kiedy będą takie kolejne transze. Znaczy, te transze na pewno będziemy wiązać z tym, jak będą postępy inwestycyjne na pierwszej kamienicy po prostu przebiegały i czy na przykład przykładowo uzyskamy jakieś warunki zabudowy na jedną z kamienic na to, żeby ją rozbudować, co by wymagało na przykład kolejnych 2 milionów złotych, to na przykład na ten konkretny cel dodatkowo byśmy zbierali jeszcze do spółki. No.
No to znowu zawieramy umowy przedwstępne i w momencie, kiedy już mamy je zabezpieczone, zbieramy kolejną transzę po prostu inwestycyjną. Na pewno inwestorzy wchodzący w pierwszej rundzie inwestowania, czyli w tym czasie teraz, czy powiedzmy początek września, października, na pewno powinni będą wchodzić przy lepszych warunkach niż ci inwestorzy, którzy by wchodzili w kolejnych rundach. Znowu, no, tak jak to jest ryzyko, CFI 2, jak no, tak, 2, żeby to, tak, żeby to zrekompensować. polecenie wejścia do spółki innym osobom korzyści dla polecającego, jak to technicznie zorganizować? Tutaj... W przypadku Mazowieckiej CFI Śląsk chyba nie mamy programu, nie mamy tu programu nie poleceń, więc no to pytanie, ta druga część pytania jest trochę w związku z tym bezprzedmiotowa. Nie przewidzieliśmy takiego programu w ramach Mazowieckiej CFI Śląsk. Czy my osobiście inwestujemy swój kapitał w Mazowieckiej CFI Śląsk? I tak, i nie. To znaczy, tak, inwestujemy, dlatego że zainwestowaliśmy własny kapitał w Mazowieckiej Investments, które są udziałowcami, więc nasze pieniądze też są, ale nie bezpośrednio. Są pośrednio, mamy je zaangażowane również w Mazowieckiej CFI Śląsk. Tak jak zresztą w każde pojedyncze, każde Mazowieckiej CFI, każdą z tych spółek, w każdą inwestujemy pieniądze należące do spółek, które należą do nas. Czy zainwestujemy my osobiście, jak i indywidualnie? Ja się nie podjąłem decyzji. Ja na pewno. Ja ostatnio zainwestowałem w CFI 2, więc akurat jestem bezśrodkowy, ale będę chciał też uczestniczyć w tej spółce. Osobiście posiadam 3 mieszkania na wynajem w Śląsku i Śląsk jest mi bliski i też będę w tą spółkę inwestował. No cóż, no, jestem przekonany co do tej spółki, co do regionu, co do tego sposobu inwestowania, więc na pewno to zrobię. To już bardziej jest kwestia środków. I odpowiadając na pytanie pana Szymona, czy zyski będą wypłacone w całości w postaci dywidendy, czy część będzie reinwestowana? Będziemy dążyć do tego, żeby możliwie, może tak, żeby ten plan 6% zwrotu w postaci na kapitale, to był zwrot dywidendowy, czyli tyle chcielibyśmy co najmniej wypłacać. I teraz w zależności od sytuacji, w jakiej będzie spółka, może być tak, że część zysku byśmy zachowywali w ramach spółki, czyli można powiedzieć, to ciągle będzie wartością udziałowców, to ciągle będzie wartość bilansowa udziałowców, ale to będą środki na przykład przeznaczone na zakup mieszkań, przeprowadzenie remontu, kupno kolejnej kamienicy. Ja myślę w ten sposób, jeżeli te potrzeby nie będą znaczące, to być może jakąś część zysków zachowamy. Jeżeli potrzeby będą większe, bo znajdziemy kolejne dwie bardzo interesujące kamienice na Śląsku, to raczej otworzymy kolejną transzę po to, żeby podwyższyć kapitał, bo co do zasady, tak, Mazowieckie CFI Śląsk ma być spółką dywidendową, czyli co do zasady nastawiamy się na wypłatę albo całego, albo przynajmniej znaczącej, większej części zysku 80-90%. Dla inwestorów. Czyli tak. Ustawa o REIT-ach mówi o 90% jakby dochodu czynszowego po pewnych potrąceniach, no to też byłaby nasza ambicja, żeby to było, jeżeli nie 100%, no to około 90%. Czyli będziemy REIT-em, nawet gdyby jeszcze nie było REIT-ów, ustawy o REIT-ach. A czy już jesteśmy REIT-em w CFI? Tak, de facto. Tak jest. Okej, okay. Czy są jeszcze dalsze pytania? Jeżeli nie, jeszcze chwilę poczekamy. Tylko jeszcze przypominając, gdzie Państwo wszystkie szczegóły znajdą. Jakiekolwiek pytania, retransmisja tego webinarium, bo ono jest nagrywane, będzie na YouTubie. Jeżeli by chcieli Państwo otrzymać pakiet inwestora, mieliby Państwo pytania do umowy, do jeszcze działania spółki, cokolwiek Państwo, jakiekolwiek będą Państwo mieli potrzeby, zapraszamy. Po pierwsze, zachęcamy do napisania maila na adres slask@mazuricefi.pl oraz do odwiedzenia naszej strony, gdzie dużo rzeczy jest jakby opisanych, jest opisane też CFI Łódź oraz poprzednie wszystkie nasze spółki, więc bardzo dużo rzeczy na ten temat można przeczytać. Oczywiście też zapraszamy na naszą stronę mazuri.pl, gdzie znacznie więcej informacji poświęconych zarządzaniu najmem czy inwestycjach w pojedyncze mieszkania jest też opublikowanych. No i po prostu zapraszamy przede wszystkim do kontaktu, także do telefonu. Na stronie mazuricefi.pl jest dedykowany numer telefonu też do naszego biura. Pan Marceli pyta o to, jak będzie wyglądała sprzedaż lokali dla udziałowców spółki, co w przypadku, gdy więcej niż jeden udziałowiec będzie zainteresowany zakupem. No, mamy ten proces już dość dobrze opanowany, kilka razy go ćwiczyliśmy. To wygląda w ten sposób, że wysyłamy informacje o dostępnych lokalach z jakimś wyprzedzeniem.
i z informacją o tym, że przyjmujemy jakby zapisy, tak powiedzmy, tak, zgłoszenia chęci zakupu od któregoś tam dnia, od którejś godziny i wtedy już to działa na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy. Tak, przy ustalonej cenie. Tam cena jest zawsze ustalona, taka sama, nie podlegająca negocjacjom. Ten brak możliwości negocjacji i tak naprawdę ta sama cena dla zarówno sprzedaży wewnątrz do udziałowców spółki, jak i potem na pozostały rynek, dlatego jest równa, ponieważ gdyby jakiś inwestor kupił mieszkanie z rabatem, a drugi nie, no to oczywiście to by powodowało, że pozostali udziałowcy no, są, dofinansowywali są dofinansowaliby tego inwestora, więc nam zawsze zależy oczywiście na równym polu gry, jak to się mówi, czyli te same zyski dla wszystkich inwestorów. Preferencja czasowa, ale już nie finansowa. No i pytanie pana Mariusza Michalika. Reasumując, tak jak mówiliśmy, rok zero, który jest pokazany na tym slajdzie, to jest 2018 rok, czyli tu, gdzie jesteśmy dzisiaj. Staramy się kupić co najmniej tych 4 kamienice za około 10-11 milionów. Jeżeli będzie mniejszy kapitał, no to wybieramy tylko część z tych celów, te, które są nam bardziej atrakcyjne. Jeżeli będzie większy, mamy jeszcze listę kilku innych potencjalnych celów. Dzisiaj, gdybyśmy zebrali te 4 kamienice, to w 2019 roku, czyli Y1, rok pierwszy, one przyniosą rentowność około 7%. Jeżeli zrobimy potrącenia, amortyzacja, opłata administracyjna, koszty działania spółki, zwrot na zainwestowanym kapitale w 2019 powinien wynieść około 6%. Jeżeli wszystkie byśmy je kupili jeszcze w tym roku, tak? Tak, no bo ten no proces jest... może się trochę przeciągnąć, dlatego też w poprzedniej wersji widzieliście Państwo ostrożnie tam 0-3% tak. W pierwszym roku, więc przepraszam, tak, no, przerwałem dokończ. Czyli zysk jakby wypracowany przez spółkę w 2019 roku przy założeniu, że kupimy te kamienice, wyniesie około 6%. Czy wypłacimy całe 6%, no to już odpowiadaliśmy na to pytanie. Trochę zależy. Może wypłacimy 5, może 4, może będzie lepszy wynik, wypłacimy jeszcze więcej. Natomiast jakby, no, czy ten zysk jest wypłacany, czy też nie, on jest już własnością udziałowców. Natomiast gdyby negocjacje się przeciągnęły, gdyby nie udało nam się kupić tych kamienic, tylko może takie trochę gorsze, powiedzmy, no to ostrożne podejście nasze jest takie, że w pierwszym pełnym roku możemy wypracować między 0-0,3% zwrotu. 6% jest jednak scenariuszem optymistycznym na pierwszy pełen rok. Tak, dlatego no proszę, nie chcemy gwarantować. Wierzymy, że mamy szansę, ale no proszę nie traktować tego obietnicy, że w 2019 roku wypracujemy 6% zwrotu, bo zależy to od zbyt wielu czynników, które są poza naszą kontrolą. Myślę, że jeszcze chyba ktoś pisze jakieś pytanie. Czy jest jeszcze aktualne inwestowanie w konkretne lokale na wynajem, na przykład przy kwocie 100 tysięcy za pomocą ZUR, i co w tym przypadku jest atrakcyjniejsze? Indywidualne podejście czy CFI Śląsk? Tak, jest nadal aktualne. Nadal pomagamy pojedynczym inwestorom kupować pojedyncze mieszkania do ich majątku własnego. Co jest bardziej atrakcyjne? To nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Zależy na czym panu czy państwu bardziej zależy. Jeżeli ktoś chce mieć naprawdę święty spokój i niczym się zajmować, lepiej zainwestować w Mazury i CFI Śląsk. Jeśli ktoś potrzebuje takiej pewności, bezpieczeństwa, tego, że jego nazwisko widnieje w księdze wieczystej, no to lepiej kupić do majątku własnego. Jest jeszcze taka możliwość, że ktoś ma na przykład 120 tysięcy złotych do zainwestowania, można kupić za 100 tysięcy mieszkania, a 20 wpłacić do CFI, bo za 20 już będzie ciężko kupić kolejne. Natomiast no, wydaje nam się, że inwestowanie przez Mazury i CFI Śląsk jest z wielu powodów atrakcyjne, także dlatego, że można rozproszyć ryzyko. Jeśli ma się 100 tysięcy złotych, no to można za to kupić jedną kawalerkę, tak, albo objąć udziały w czterech, może pięciu, może trzech, zobaczymy, ilu kamienicach, które każda ma kilkadziesiąt mieszkań i w ten sposób też rozproszyć ryzyko, na przykład ryzyko pustostanu, czy inne ryzyka, które się wiążą z prowadzeniem najmu. Żeby nie być gołosłownym, 11 milionów to jest ponad 100 lokali mieszkalnych i 10 lokali użytkowych, czyli można powiedzieć, nie mówimy tu o jakimś ryzyku, że okej, okay, no może meteoryt spaść na jedną z tych kamienic, ale nie spadnie na cztery na raz, ale to jest mało prawdopodobne zdarzenie, więc jeden lokal może być niewynajęty, dwa też, trzy też, więcej niż pięć na pewnie jednocześnie to jest bardzo mało prawdopodobne.
jest jakby ryzyko pustostanu jest bardzo niskie. Przy jednym lokalu, jeżeli on będzie kupiony w maju, no to może się okazać, że do sierpnia będzie się czekało na najemcę. Na przykład maj to jest powiedzmy dno sezonu i wtedy wynajem może trochę trwać. I za 100 tysięcy złotych, szczerze, dzisiaj przy dzisiejszych cenach nieruchomości kupienie kawalerki na Śląsku, może by tam o ile w było. Katowicach, powiedzmy, już przestaje być możliwe. Może na Załężu, może na Szopienicach, czyli takie dzielnice znowu mało atrakcyjne z perspektywy, powiedziałbym, nie wiem, kogoś lokalnego, dość ryzykowne, gdzie pustostany potrafią być trochę dłuższe niż w samym centrum, to w Katowicach już się nie da kupić za 100 tysięcy kawalerki. Znaczy to, jak to mówią Czesi, to sene wrati po prostu i w najbliższym czasie, bo te kawalerki już kosztują 120-140 tysięcy. Za 100 można kupić, owszem, nie wiem, w Rudzie Śląskiej czy w Bytomiu, ale wtedy już mówimy o zupełnie innym poziomie pustostanu i ryzyka. Więc no, troszeczkę to jest o tym. Jeżeli ktoś ma 100 tysięcy, no to raczej wsadzenie tylko i wyłącznie w jedną kawalerkę tego wszystkiego, no to jest trochę niezgodne z polityką, strategią nie wkładania wszystkich jajek do jednego koszyka. Jeżeli ktoś ma szerszy portfel, no to oczywiście może kupić kilka mieszkań, to jest pewne rozwiązanie, no ale też zawsze zalecamy jakieś strukturyzowanie portfela, żeby mieć część w kawalerkach, część mieszkań dwupokojowych, część na przykład w CFI, żeby to sobie wszystko wypłaszczyć. Ktoś jeszcze pan Krystian coś pisze. Mieszkam w Wielkiej Brytanii. Czy dostarczenie pełnomocnictwa w formie papierowej po 12 to jakiś problem? Nie. Nie, tam. Zależy, jak późno. No tak, no ma pan zgodnie z tymi naszymi wytycznymi 7 dni na dostarczenie tego pełnomocnictwa. Myślę, że kurier bez najmniejszego problemu dotrze z Wielkiej Brytanii do Polski w ciągu tych 7 dni. Nawet list priorytetowy z zwykłą pocztą to już w miarę szybko dociera. No Wielka Brytania zazwyczaj. Jeszcze zazwyczaj tak. Typowo około 20% inwestorów spółek CFI mieszka za granicą. Nie mamy zupełnie problemu z pełnomocnictwami, zarówno jakby samym ich przygotowaniu, one sobie nie przesyłką, więc to wszystko bez problemu trafia do nas i też wysłanie tego po 12 to nie będzie problem. Tak. No, czyli wypadek prosilibyśmy wysłanie skanu. Dokładnie Zanim tak. Wyśle pan samą kopię papierową. Dokładnie tak. Dobrze, czy są jeszcze jakieś pytania? Mam wrażenie, że zbliżamy się do końca webinaru. Jeśli ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytanie, to bardzo prosimy o zadanie go teraz. Pan Krystian. No dobrze, to nie jest pytanie. Rozumiem, że odpowiedzieliśmy na pytanie. Gdyby Państwu jakieś nowe pytania się urodziły, nie wiem, po, nie wiem, na przykład omówieniu pomysłu ze swoją drugą połówką, bo często też takie inwestycje oczywiście są konsultowane. Gdyby po lekturze materiałów też nasunęły się jakieś pytania, znowu zapraszamy po pierwsze do kierowania ich drogą mailową. Na każde z takich pytań udzielimy oczywiście odpowiedzi, żeby Państwo mieli pełny komfort przed inwestowaniem po prostu do 12 sierpnia, żeby mieć pełną informację, jak to wszystko działa od strony biznesowej, prawnej czy technicznej. No i zapraszamy do budowania wolności finansowej z Mzuli CFI Śląski i z grupą Mzuli. Dziękujemy bardzo za wysłuchanie nas i za udział, za zadawane pytania.